komisarza Tomasza Organka, komendanta Komisaty Policji w Łapach. Witam. Witam Panie i Panów, członków Rady Seniorów. Witam, nie wiem czy wszyscy są, ale kandydatów na ławników. Witam Pana Burmistrza, Pana Zastępcę, witam Panią Skarbnik. Witam Pana Radcę Prawnego, witam Dyrektorów Szkół. Witam kierowników jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Łapach. Witam Panie i Panów Sołtysów. Witam koleżanki, kolegów radnych. Witam mieszkańców miasta i gminy Łapy, którzy zechcieli przybyć na tą już 15. sesję Rady Miejskiej w Łapach. Na początku chciałem oddać głos dla Pani Dyrektor, Pani Prezes Łapskiego Zarządu Regionalnego, Pani Doroty Kondratiuk. Tak jak co roku zbliża się Święto Zmarłych, więc jest okazja, żeby Pani Dorota powiedziała parę słów na temat kwestii, która się odbędzie po raz chyba 8, tak? Z tego co Pani... 9, przepraszam. To będzie już 9 kwestia, także 8 lat już testujemy. Ja napisałam artykuł na stronę naszą internetową Urzędu Miejskiego z ważniejszymi zdjęciami nagrobków, które zostały odrestaurowane. Tam został przedstawiony ich plan przed renowacją, po renowacji, tak żeby wszyscy, którzy wchodzą na tę stronę, mogli po prostu przekonać się, jak ważna jest nasza praca. Ja przychodząc dzisiaj do Państwa tę sesję pozwoliłam przynieść ze sobą nagrodę, jaką żeśmy dostali od wojewody podlaskiego. Wygraliśmy konkurs, właściwie trudno to nazwać konkursem, ale zostaliśmy bardzo utytułowani jako społeczna inicjatywa roku spośród wielu innych podmiotów. Akurat nasza inicjatywa Łapskiego Towarzystwa Regionalnego związana z renowacją właśnie nagrobków na cmentarzu w Łapach, którą organizujemy pod hasłem Ocalić od zniszczenia, została uznana za najważniejszą i godną właśnie uzyskania tytułu laureata, z czego ja się bardzo cieszę. I dlaczego ja przyszłam akurat z tą nagrodą dzisiaj do Państwa? Dlatego, że... I my przygotowaliśmy się właśnie i Pani Prezes chcielibyśmy serdecznie, dopóki resztę powie, bo Pani Prezes jeszcze powie o dalszej części akcji. Chcielibyśmy Pani naprawdę serdecznie podziękować za tą inicjatywę, za prowadzenie wieloletnie. Rady i własnym. Ja mam tutaj list gratulacyjny i symboliczne kwiaty, bo Pani Prezes naprawdę się one należą. Ja może przeczytam. Szanowna Pani Dorota Kondratiuk, Prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego imienia podpułkownika Stanisława Nickiego-Łapińskiego. List gratulacyjny. Szanowna Pani Prezes, składam serdeczne gratulacje z okazji przyznania Łapskiemu Towarzystwu Regionalnemu prestiżowej nagrody w wojewódzkim konkursie Inicjatywa Społeczna Roku 2019. Za organizację co roku uroczystości Wszystkich Świętych Kwesty Ocalmy od zniszczenia na cmentarzu w Łapach. Kapituła nagrody przyznawanej przez wojewodę podlaskiego doceniła inicjatywę zadbałość o wspólne dziedzictwo kulturowe przez renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Łapach. Kwesta Ocalmy od zniszczenia wygrała za konsekwencję i wkład w upowszechnianie i poszanowanie lokalnej historii i jej źródeł. W imieniu mieszkańców gminy Łapy i swoim własnym pragnę z okazji dodatkowo podziękować za organizację tej niezwykle pięknej inicjatywy, która od lat jednoczy nas, zarówno kwestujących, jak i ofiarodawców, we wspólnym, szlachetnym działaniu. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Prezes Doroty Kondratiuk za osobiste zaangażowanie i poświęcony czas w organizację corocznej kwestii Ocalmy od zniszczenia oraz za niezwykłą umiejętność zjednania wokół tej inicjatywy wszystkich sympatyków. Z serdecznymi życzeniami i gratulacjami. Jeżeli ja mogę, proszę Państwa, chcę powiedzieć właśnie, jest to dla mnie tak
taka niespodzianka. Jestem bardzo wzruszona, powiem szczerze, aż mi się łzy w oczach pokazały. Z tym, że faktycznie to, co pan burmistrz przeczytał, to jest prawda. Bo prawda jest taka, gdyby nie nasze osobiste zaangażowanie, to i tej kwestii by nie było, i tej renowacji by nie było. I faktem jest, że kwestia to jest jeden dzień, ale my pracujemy nad renowacją praktycznie cały rok, bo wybieramy nagrobki, zastanawiamy się, co z nimi zrobić, jak w ogóle ma ta renowacja wyglądać. I dlatego przyszłam dzisiaj z tą nagrodą, ponieważ ja chciałam tę nagrodę dedykować, to dostało ją Łaskie Towarzystwo Regionalne, a to jest nagroda dedykowana wszystkim Państwu, wszystkim, ponieważ po pierwsze zawsze mnie wspieracie, za co ja serdecznie dziękuję. Wspólnie kwestujecie, poświęcając też swój cenny czas. 1 listopada nie jest tak łatwo znaleźć choćby godzinę na to, żeby wziąć aktywny udział w kweście. Ja jestem za to bardzo wdzięczna, bo bez tego Państwa wsparcia kwestii by nie było i Łapskie Towarzystwo Regionalne nie mogłoby robić tego, co robi. Ja też dziękuję za pośrednictwem Państwa wszystkim ofiarodawcom, bo to Państwo przecież stojąc z puszkami wspólnie ze mną, bo wszyscy razem wspólnie właśnie kwestujemy, zbieracie pieniądze, które przeznaczamy na wspólny cel. Chciałam jeszcze dodać, że nasza kwestia jest absolutnie transparentna. Jest zgłaszana co roku do Ministerstwa Cyfryzacji jako inicjatywa nasza. Rozliczamy się co do grosza z każdego grosika, który został wrzucony do puszek w tym dniu. Nic nie zostawiamy sobie. Nie mamy z tego żadnego zysku. Jest to działalność absolutnie, podkreślam to, absolutnie społeczna. I za umożliwienie mi prowadzenia akurat tego działania, no nie mam wyjścia. Musimy kwestować, jak już dostałam kwiaty, nagrodę i tak dalej, to już proszę Państwa, kwesta musi kolejna, 2019, dziewiąta już kwesta, musi stać się kolejnym faktem. Proszę Państwa, ja już nie przedłużając, bo wiem, że sesja to jest bardzo ważna i macie Państwo dużo zagadnień, ja pozwolę sobie może zostawić tę puszkę, już nie będę może spacerowała z nią tak jak zwykle, ale po prostu bardzo Państwa proszę, o wrzucenie datków. Wiem, że Państwo byliście na dzisiejszą sesję przygotowani. To jest puszka, która zostanie otwarta dopiero po południu 1 listopada, bo my w tym dniu zbieramy się, żeby policzyć wszystkie pieniążki, które po prostu zostaną w tym dniu zebrane. I wiadomości pewnie 4 listopada na strony internetowe przekażemy, bo będzie to pierwszy dzień pracy. I oczywiście do banku zostanie cała kwota uzbierana z kwesty złożona. Chociaż może jeszcze, jeżeli Państwo chcecie, to może muszę się jeszcze symbolicznie przejdę, tak żeby wrzucić jednak tego grosika. Bardzo proszę. Aha, i zostawiam listę, na którą bardzo bym prosiła, żebyście się Państwo wpisywali. Przy czym chciałam od razu powiedzieć, jeżeli mogły to być godziny, tak od 10 wzwyż, to byłabym wdzięczna, bo już o 8 i o 9 mam komplet kwestujący. A nie chciałabym stwarzać takiej sytuacji, żebyście się Państwo ewentualnie tam w tych bramach za bardzo powielali. Niemniej jednak dla każdego kwestującego znajdzie się puszka, identyfikator i miejsce na właśnie cmentarzu w Łapach w gronie kwestujących. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Panie Burmistrzu. Dziękuję bardzo Pani Prezes. Tutaj naprawdę zawsze musi być osoba, która to wszystko pociągnie. Mimo, że nagroda jest za ODR-u, to jednak no, osoba, która to ciągnie, to jest właśnie Pani Dorota. Zawsze spotkania przed samą kwestią w trakcie roku, organizacja tego wszystkiego. Jeszcze raz podziękowania wielkie. Proszę przekazać na wszystkie oczywiście członków ODR-u podziękowania za wkład pracy. No i zachęcam do wrzucenie, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, Pani Prezes, zostanie nie otwarta pewnie i będzie wiadomo, ile tutaj zostało zebranych. Także dobrze byłoby, żebyśmy jak najwięcej tych pieniążków wrzucili. Może ja Pani Prezes. Zachęcam, naprawdę, proszę Państwa, jest to początek kwesty, tak jak co roku tradycyjnie. Proszę Państwa, w międzyczasie będziemy po prostu zaczynać. Na stronie internetowej, to jest może takie preludium kwesty.
zapraszam do sprostowania. Proszę Państwa, niniejszym otwieram 15 sesję Rady Miejskiej w Łapach, bo do listy obecności jest nas w tej chwili 18, 19 nawet na tam kasie przyszedł, więc obrady są prawomocne. Ja tylko na początku chciałem tak jak zwykle przypomnieć o pewnych sprawach technicznych, które obowiązują w trakcie po prostu sesji Rady Miejskiej w Łapach. Te słynne paragrafy, chodzi mi szczególnie o paragraf 34 ustęp 8 statutu, głos poza rady po wyczerpaniu głosów radnych, paragraf 34 ustęp 9. Proszę bardzo Państwa o trzykrotne zabieranie głosu w danym punkcie porządku obrad i zmiana porządku obrad ewentualna jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Dostaliście Państwo porządek obrad razem z materiałami na sesję. Czy są jakieś propozycje zmian do tego porządku obrad? Rozumiem, że nie ma, wobec tego bośko przegłosujmy ten porządek obrad. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę mi się wszystko za, kto jest przeciw, kto przeciw, kto wstrzymuje się, wszystko wstrzymuje. Porządek obrad. Jeszcze jednej osoby brakuje. Dziękuję bardzo. 19 głosów z Was, do miejsca w Łapach, 19 głosami zawsze za odwrócić, za przyjąć, przyjęła porządek obrad. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, mam troszeczkę kłopotu, jeżeli chodzi o notowanie pewnych rzeczy, dlatego pozwólcie, że na podstawie artykułu 34 ustęp 1 w tej chwili przekażę prowadzenie tej sesji o tym miejskim Łapach dla Pani Przewodniczącej Urszuli Jabłońskiej. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor, Pani Prezes i przechodzimy do kolejnego punktu. Po przyjęciu porządku obrad, punkt trzeci, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łapy. Bardzo proszę. Ja przepraszam, jeśli może któryś z mieszkańców zostawi hochtu na światłach, Skoda srebrna przy USC. Jeżeli ktoś tu jest, to niech wyłączy, bo rozładuje cały akumulator sobie. Ja przepraszam za... Techniczna tak, parkując po prostu zauważyłem. Skoda srebrna, tak? Tak jest, oktawia. Dobrze. To już przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o stanie realizacji zadań światowych Gminy Łapy na rok szkolny 2018-2019. Materiały dotyczące tej informacji Państwo radni otrzymaliście. Dyskusja na Komisji Oświaty również się odbyła. Przy obecności Państwa Dyrektorów i Pani Dyrektor z Biura Usług i Szkół Samorządowych. Zatem otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, proszę Państwa, zatem zamykam ten punkt obrad. Przechodzimy do kolejnego. Proszę zanotowanie, Rada się zapoznała z informacją o stanie realizacji zadań światowych. Ja ze swojej strony dziękuję za obecność Państwu, ale wcześniej widać, że znamy temat, przedyskutowaliśmy. Kolejny punkt, czwarty, omówienie katalogu potrzeb inwestycyjnych i zasad kwalifikowania ich do budżetu. Punkt ten także był obszernie omówiony podczas posiedzenia komisji wspólnych. Otrzymaliśmy także dodatkowe informacje drogą mailową. Otwieram zatem dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Nie widzę żadnych głosów, zatem dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że przeczytam na samym początku projekt uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 oraz artykułu 220 ust. 1 i 2 artykułu 250 i artykułu 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska Łapa uchwala, co następuje. W uchwale nr 5 przez 53 przez 19 Rady Miejskiej Łapa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego dotychczasową treść paragrafu drugiego zmienia się następująco. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok w wysokości 15 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łap. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt był podawany opinii podczas komisji. Proszę o przekazanie opinii. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. Czy może dodatkowe wyjaśnienie ze strony pana burmistrza? Ja myślę, że ten temat też był omówiony bardzo dokładnie na komisjach połączonych, także jeżeli są jakieś pytania, to... Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń, zatem proponuję przejście do głosowania. Proszę aktywowanie pilotów. I kto jest za? Przycisk za, kto jest przeciw? Przeciw. Przycisk, kto wstrzymuje się, również przycisk wstrzymuje się. Proszę bardzo. O, już jest. Proszę Państwa, 20 udział w głosowaniu, 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, zatem uchwała została podjęta. Jednej osoby nie ma, 30 głosujących. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Przejdę do przedstawienia tej uchwały. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 14 oraz artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 10 przez 85 przez 19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji dotychczasową treść paragrafu pierwszego zmienia się na następującą. Paragraf pierwszy. Przekazuje się z dochodów własnych gminy środki finansowe dla policji w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków niezbędnych do funkcjonowania Komisariatu Policji w Łapach. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łap. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała też była podana opinii na Komisji Finansowo-Gospodarczej. Proszę bardzo o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Tak. Dziękuję bardzo. Jest z nami również pan komendant. Jeszcze raz witamy bardzo serdecznie. W tym miejscu otwieram dyskusję. Jeśli są jakieś pytania dotyczące tej uchwały, ale także pytania skierowane do pana komendanta, bo taka prośba była na komisji w poniedziałek połączony. Zatem bardzo proszę teraz o zadawanie pytań. Otwieram zatem dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Łącz. Ja mam pytanie do pana komendanta. Panie komendancie, czy posiada może pan wiedzę, czemu ten samochód nie jest kupowany? Bo tak dobrze wiemy, zresztą pan pewnie wie to najlepiej, że stan samochodów w Komisariatu Policji w Łapach jest dość kiepski na tą chwilę. I czy posiada pan wiedzę, czy w najbliższej przyszłości będzie ten samochód kupowany? Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. I krótko odnośnie pytania. Oczywiście bez zarzutu w jakąkolwiek stronę, bo tak samo to jest częściowo też moja wina. Po prostu nie zdążyliśmy. Po prostu nie zdążyliśmy. Komenda Główna zamknęła już listę tych zakupów. Po prostu jest tak duże zainteresowanie tym programem pół na pół sfinansowania, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ten zakup polega na tym, że pół kwoty przeznaczone jest przez gminę, a połowę dokłada Komenda Główna i jest kupowany wtedy radiowóz na konkretny teren. No i także zapotrzebowanie, że po prostu budżet przeznaczony na ten rok
przez Komendę Główną. Został wyczerpany i dostaliśmy informację, że lista została zamknięta i nie będzie więcej przyjmowanych. Pytanie drugie, czy w przyszłym roku, mam nadzieję, szanowni Państwo, mam nadzieję, że wspólnymi siłami temat rozpoczniemy już w styczniu i myślę, że najpóźniej w marcu będziemy mogli powiedzieć, że mamy już zarezerwowane środki i będziemy kupowali. Moim marzeniem są dwa auta, oznakowane i nieoznakowane. Tak, to jest ta kwestia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Szustak. Panie komendancie, na ostatnim spotkaniu, jak u nas pan był, ja zwracałem taką uwagę, żeby zwrócić szczególną uwagę dla tych właścicieli psów, którzy chodzą akurat chodnikami, prawda, i bez kagańca. I dalej to jest akurat, dalej to w ogóle nie ma reakcji na to. Ja mówię o ulicy Cmentarnej, o centrum łap. Chodzą do dowolnych właściciele z sporymi nogami, można powiedzieć, powyżej wysokości 30 cm ten zwierzak ma bez kagańca, dzieci się boją, ludzie się boją. Zwróćcie na to szczególną uwagę, prosiłbym. Dziękuję bardzo. Niestety nie mogę się zgodzić z pana opinią, że nie ma reakcji. Reakcja jest w postaci, mamy wniosek skierowany do sądu o ukaranie, są mandaty. Niestety, przepraszam, nie podam w tej chwili kwot mandatów, bo nie spodziewałem się tego pytania, nie jestem przygotowany, ale jeżeli państwo chcecie, to w podsumowaniu przygotuję tego typu informacje. Szanowni państwo, mamy problem z jednym z mieszkańców łap, który ma dwa psy. Już tutaj podjęliśmy działania wspólnie z gminą, również z panem burmistrzem, również z fundacją, która nam trochę tak się podpowiada, jak odebrać psy. Bo już jesteśmy na etapie, nie jak zmusić tego pana do właściwego chodzenia z psami, bo już stwierdziliśmy, że no, pan nie jest w stanie, w żaden sposób nie podporządkowuje się prawu, ale doszukaliśmy się jakichś przepisów, doszukaliśmy się możliwości. Jesteśmy w tej chwili na etapie odebrania tych psów temu właścicielowi i myślę, że to rozwiąże problem. W tej chwili wobec tego pana jest prowadzonych 6 postępowań bodajże w sprawach o wykroczenie i lada chwila będzie to wysłane do sądu o ukaranie. Problemem jest to, że zanim zamykamy pierwszy temat i chcemy rzucać do sądu, chyba fajna notatka, więc jakby chcemy zabrać to już do kupy, jako takie widać takie bardzo mocno lekceważące podejście i do przepisów prawa, również do nas, bo on mówi wprost policjantom, że nie podporządkuje się temu wezwaniu. Nie mamy narzędzi, żeby go zmusić do tego. Narzędzie będzie to właśnie, jak nam uda się wspólnie z gminą odebrać te psy. Dziękuję bardzo, bo ja mi pan akurat osobiście zwracałem jemu uwagę, bo była taka sytuacja, że dziewczynka się bała przejść, a szła akurat mostem do szkoły dwójki. Zwróciłem jemu uwagę, to on powiedział, mówi, one są bezpieczne. Ja mówię, to dla pana może bezpieczne, ale nie dla otoczenia. Ale dziękuję za informację. Ja zleciłem dokonanie dokumentacji filmowej z zachowania tych psów i mamy twarde dowody, jak reagują te psy na przechodniów, z którymi on się mija. To jest naprawdę niebezpieczna sytuacja, my jesteśmy tego świadomi i naprawdę robimy wszystko, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jaroszewski. Komendancie, bo pana informacja jest taka ogólna, na co dokładnie przeznaczymy te 10 tysięcy, to jest zakup materiałów i środków niezbędnych. Może pan ma już jakieś teorie na to, co to pójdzie? Tak, wstępnie mam takie szacowanie naszych potrzeb. W tej chwili najbardziej potrzebujemy naprawdę bardzo dobrej drukarki kolorowej, która pozwoli nam na dokumentowanie odtworzenie materiałów dowodowych w postaci wydruków. Nie mamy takiej drukarki w ogóle kolorowej. Mamy tylko czarno-białą drukarkę, a często kolor ma znaczenie, prawda, jeśli chodzi o materiał dowodowy, bo ta drukarka jest nam niezbędnie potrzebna. Kolejną rzeczą, którą też chciałbym zakupić, to jest dobry aparat fotograficzny, również do dokumentowania procesowego zdarzeń lub też zachowań, tak jak mamy tutaj ten przykład z tymi psami. Kolejną rzeczą, o której myślę, to też wymiana na nowy model alkotesterów, już nie na zasadzie koloru zielony, czerwony, tylko w
są takie już nowe, bardzo fajne urządzenia, które bardzo szybko pokazują też stężenie tej zawartości. I z takich najważniejszych to są trzy rzeczy. Jeżeli kwota pozwoli na coś jeszcze, to mamy tam w planie, myślimy też o profilaktycznej takiej torbie, którą moglibyśmy też zakupić celem profilaktyki w naszych szkołach, bo tutaj chyba staramy się jak najczęściej odwiedzać nasze szkoły i też najlepiej pokazać te zagrożenia młodzieży, tak, jak to wygląda i żeby przestrzec ich przed popełnieniem jakiegoś błędu. Mam nadzieję, że przeczytałem. Proszę bardzo, pan radny Szukas. Panie komendancie, czy panu wiadomo, czy dotarły jakieś informacje, co tam się dzieje przed Tesco? Mieszkańcy są zbulwersowani. No, zwracają się do mnie. Ja czekałem na sesję, no i chcę zadać dla pana pytania, czy panu wiadomo, tam jest straszny pisk, no urządzają jakieś palenie gumy, zresztą jadąc wiaduktem to widać, co tam się dzieje na tym placu. No może byście od czasu do czasu wysłali jakiś patrol i no ogarnęli tą sprawę, bo ja kilkakrotnie słyszałem, w początku nie widziałem, o co tu chodzi. No tam jest, no widać po tych kółkach, po tych śladach czarnych, że tam coś dzieje się niebezpiecznego i niedobrego. Także bardzo bym prosił o reakcję. Dziękuję. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, że to jest problem, bo do takiej sytuacji nie dochodziły do mnie. Jednakże tutaj chciałbym zaznaczyć, że to jest teren prywatny i to do osoby zarządzającej należy prawidłowe zabezpieczenie własnego terenu przed wjazdem osób niepożądanych. Jednakże dziękuję za ten sygnał. Na pewno temat zostanie odnotowany i dogłębnie przez nas sprawdzony. Plus oczywiście informacja do właściciela terenu nakazująca właściwe zabezpieczenie terenu. Bardzo proszę, pan radny Rogowski. Panie komendancie, tu kilka razy zgłaszaliśmy sygnały do pana burmistrza odnośnie, to się wiąże z tym badaniem poprzednim, odnośnie tych pirackich jazd na naszych ulicach, między innymi Główna, chyba Cmentarna. No, wiem, że użytkownicy samochodów nie są zwolennikami tych progów zwalniających. Czy w tej kwestii coś zostało poczynione? No i jeszcze ogólnie o takich sytuacjach, takiego zwykłego wandalizmu po jakichś takich libacjach, po imprezach, gdzieś po tych naszych miejscach publicznych pozostawione butelki, podbite i tak dalej. Czy w tej kwestii coś było poczynione? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o prędkość, to po Państwa sygnałach został stworzony plan priorytetowy Komendanta Miejskiego wspólnie do walki z tym problemem. Z tego tytułu, że my jako komisja nie posiadamy Wydziału Ruchu Drogowego i są policjanci. Sam osobiście sam widziałem notatki z kontroli prędkości, a więc w łapach jest kontrolowana prędkość, oczywiście są z tego tytułu mandaty. No i działamy w tym zakresie jak najbardziej. Szanowni Państwo, jeżeli nie lubią progów zwalniających, to nie umiem się do tego odnieść, bo jeżeli chcemy czuć się bezpiecznie, no to musimy reagować, tak? No i te progi powinny być zakładane, bo to jest najlepszy sposób na spowolnienie ruchu, tak? To jest najlepszy sposób i ja będę na pewno zawsze orędownikiem tego typu działań. Bardzo, bardzo proszę pani radna. Ja po raz kolejny, panie komendancie, chciałabym poprosić, myślę, że w imieniu w ogóle nas wszystkich, tak, takiej interwencji. Widać, że już coś było w tym kierunku. Chodzi mi o taką grupę stałych panów, którzy piją w miejscach publicznych, tak? A generalnie piją tam w okolicy peronu. W tej chwili już, jak czasami tam wychodzę na spacer z psem, to już okupują ławeczki tutaj pod wiatą.
No a najgorsze jest ze wszystkiego, bo szczerze mówiąc obecność ich to mi nie przeszkadza, bo oni nie zachowują się jakoś wulgarnie czy coś, tylko to, że po prostu brudzą, tak? Czyli puszki, butelki rzucają po sobie. No i jakby nawet jak próbowałam raz, znaczy tak nawet spokojnie do tych panów mówię, tak? Że no panowie, to co tam, że nadużywacie tego alkoholu, to za swoje pieniądze i to jest wasza sprawa, aczkolwiek to, że brudzicie, to już jest jakby nasza wspólna. No to oni ciągle mówią, że my nie, tak? A dookoła widać gromadę i tam przecież widzę też, że codziennie pani z tych linii kolejowych sprząta, to koleżanka jedna postawiła duży taki worek foliowy, żeby oni to wrzucali. No to owszem, trochę jest ich w worku, ale też dookoła. No po prostu jakby widać, jakby nie było na nich sposobu. I dlaczego mówię o tym, że widać, że była interwencja, bo wcześniej, jak jeszcze nie był otwarty tutaj to centrum przesiadkowe, to oni mieli, pobudowali sobie taką ławeczkę, poukładali takie no, jakieś duże kamienie i na to położyli deskę, tak? A później to zostało rozebrane, czyli już teraz tak sobie się przenosili. No ale najgorsze jest to, co po prostu po sobie pozostawiają. Nie wiem, czy to na przykład policjant to ma takie narzędzie, że jak zobaczy, że jest taki bałagan, a widzi nawet takich panów siedzących i oni oczywiście chowają te butelki wtedy albo puszki, żeby nakazać, żeby oni posprzątali to po prostu. Może to jakoś by trochę ich zmobilizowało do tego. No teraz mamy takie piękne to centrum i przyznam szczerze, że trochę się obawiamy, żeby zaraz nie było brudne, zaśmiecone. Jak wszyscy nie będziemy o to dbać, no to choćby najpiękniej było pobudowane, nie będzie to miało jakiegoś takiego dobrego widoku. Także prośba nas wszystkich. Tak, dokładnie. Mamy piękny plac, mamy piękne centrum przesiadkowe. I musimy o to dbać. I dbamy o to, rzeczywiście dbamy o to. Są mandaty z tego tytułu, bo widzę, że są za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w tych miejscach wpisane. A więc to tylko potwierdza, że to nie są tylko puste słowa pani, tylko rzeczywiście tam się zdarza to. No i wiadomo, jak widzą patrol policji, to oni są święci i grzeczni. Narzędzi prawnych do sprzątania nie mamy, aczkolwiek dobrze poprowadzona rozmowa przez policjanta spowoduje to, że oni posprzątają i jakoś to ogarną. W tym celu na pewno zmierzamy i pilnujemy. Powtórzę się, ja ciągle powtarzam, jeżeli tworzymy coś nowego i wprowadzimy w tym nowym miejscu zasady od samego początku, to łatwiej jest później. I ja tego pilnuję jak oka w głowie i ciągle powtarzam swoim policjantom, że centrum środkowe i plac naprzeciwko to jest wizytówka naszego miasta i tego pilnujemy i o to dbamy. I muszą to moi policjanci realizować, bo tu też kwestia źle zaparkowanych samochodów, teraz tych miejsc jest aż tyle, że już na chodnikach nie wyobrażam sobie, że samochody parkowały, zwłaszcza, że parkują w ten sposób też niszczą, tak? I tutaj jak rozmawiałem, wiadomo, na początku nie muszą być mandaty. Na początku zwracamy uwagę i upominamy, ale jeżeli dalej te same samochody będą powtarzały te parkowanie, zwłaszcza miejscowych osób, wtedy będziemy reagować w sposób bardziej stanowczy. To jeszcze nie odpowiedziałem też na poprzednie pytanie, ale to w kontekście też pani pytania. Szanowni Państwo, naprawdę czas najwyższy, a nawet już jest za późno, nad poważnym, wspólnym przeanalizowaniu potrzeb i stworzeniu monitoringu w łapach. To jest niezbędne, bo tak zwane oko wielkiego brata jest cały czas w miejscu i ono cały czas pilnuje. I to eliminuje z danego miejsca dany problem. I gwarantuje to, że pojawienie się kamer zarówno na placu i na miejscu postojowym na pewno zlikwiduje temat i nam pomoże w utrzymaniu tego terenu w sposób właściwy. Musimy też być przygotowani na to, że może dojść do zniszczenia mienia, prawda? A więc podaję ten przykład po to, żeby zastanowić się, czy lepiej zawczasu wydać pieniądze i kupić kamery, czy lepiej później wydawać pieniądze na naprawy
na naprawę zniszczonych rzeczy. A szanowni Państwo, policja nie ma szklanej kuli, to już powtarzałem też wielokrotnie, i my tego sprawcy nie znajdziemy w szklanej kuli. Ale jeżeli będziemy mieli narzędzia i wspólnie do tego podejdziemy w sposób odpowiedzialny, to wtedy tego sprawcę jesteśmy w stanie ustalić i wtedy jesteśmy w stanie wyegzekwować od tego sprawcy naprawienie szkody. A więc ja jestem zawsze zwolennikiem wydawania, mądrego wydawania pieniędzy i tutaj jakby naprawdę będę mocno naciskał cały czas, naciskam, a będę jeszcze mocniej naciskał na ten monitoring w łapach. Ja myślę, że około 10 kamer na początek to byłoby to, co naprawdę znacząco by nam tutaj ułatwiło utrzymać stan, wysoki stan, bo to musimy przyznać, że w łapach jest dosyć wysoki stan bezpieczeństwa i mamy porządek i o to musimy dbać, bo to nie jest tak, że jak mamy, to będziemy mieli. Musimy to dbać cały czas. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Gulewicz. Ja na początek potwierdzę słowa pana komendanta, jeśli chodzi o współpracę z ruchem drogowym, ponieważ zauważyłem w ostatnim czasie sporządną aktywność i dobrze, bo jest to jednak profilaktyka. Osobiście byłem zatrzymany 3 razy, raz to była tylko kontrola trzeźwości, 2-krotnie kontrola prędkości, także to był naprawdę niedługi czas, kiedy te kontrole się powtórzyły. To jest potrzebne i myślę, że jest to dobry kierunek, bo jednak dużo osób, widząc policję, przemyśli, czy warto przyspieszać, bo jednak może i to takie miejsce dość nietypowe były, nawet powiem Państwu. Po drugie, panie komendancie, muszę też pana troszeczkę pochwalić. Zauważyłem obecność policjantów na patrolach pieszych na osiedlach. Parę razy zdarzyło mi się wrócić dość późno i faktycznie rano, o 6 rano, między innymi spotkałem policjantów chodzących po osiedlach i to jest też dobre działanie, o tym mówiliśmy, że szczególnie w okresie lata takie patrole są bardzo potrzebne. Takie patrole, które prawda eliminują pewne zachowania chuligańskie, pewne zachowania niepożądane. Natomiast teraz chciałbym odnieść się do kwestii monitoringu. Czy mógłby pan powiedzieć tak króciutko, 10 kamer, czy jest taka możliwość, że byłyby obsługiwane przez policjanta u pana komisariacie, czy trzeba po prostu, tak jak miałem w stoku, jakieś stanowisko i powołać kogoś, że te kamery będzie obserwował? Jest to temat do wspólnych uzgodnień. Myślę, że na początku moglibyśmy stworzyć takie stanowisko, umiejętne stanowisko do kierowania i tam policjant miałby podgląd na zasadzie kamery. Jeszcze pan radny kontynuuje? Tak, jeszcze mam poprosić. Jeszcze jedna kwestia, panie komendancie, czy do pana docierają jakieś nowe sygnały odnośnie monitorowania okolic pewnych lokali gastronomicznych w łapach? Ponieważ ja ten problem już kiedyś zgłaszałem. Są pewne lokale, nie chciałbym teraz zmienić, bo ani to jest reklama, ani kryptoreklama. Mieszkańcy okolic tych lokali, wiem, że nawet już zbierają podpisy. No jest pewien problem, bo ja sam osobiście widzę, jak przy niektórych obiektach ludzie stoją z piwem na zewnątrz, prawda? I uważam, że nie jest to właściwe. I prosiłbym też zwrócić na to jeszcze większą uwagę, bo takie monity były do pana, prawda? Ponieważ widok osób pijących na zewnątrz alkohol w miejscu niedozwolonym, no nie działa dobrze, jeśli ktoś na przykład idzie ze swoim dzieckiem, prawda? Oczywiście, że tak. Tutaj mogę tak półsłówkami powiedzieć, że realizujemy działania prewencyjne, ale też realizujemy te inne działania, o których nie możemy rozmawiać, a więc widzimy też przez te działania nasze inne rzeczy. Rzeczywiście tego typu zdarzenia mają miejsce. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj wspólnie z tym sobie poradzimy w bardzo, bardzo prosty sposób. Pewnie wcześniej czy później w związku z tego typu zachowaniem od nas z komisjatu wyjdzie wniosek o przyjęcie koncesji. Wystarczy ją zabrać i problem we wszystkich miejscach będzie rozwiązany. Po prostu nie możemy być dobrymi wujkami, jeżeli właściciel lokalu nie dba o to, o relacje lokalu z mieszkańcami, to znaczy, że nie zasłuży na to koncesję i wtedy trzeba będzie stanowczo postąpić, bo jeżeli ja wystąpię z do Państwa o przyjęcie koncesji i nie będzie jeszcze odsunięcia koncesji, to będzie tak jakby aprobata tego typu działań. Więc to myślę, że to jest najlepsza droga do
świetnej lekcji, jak należy współżyć z mieszkańcami. Dziękuję bardzo, pan burmistrz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, ja tylko dwa słowa. Jak najbardziej tutaj już wcześniej była rozmowa na temat monitoringu. Uważam, że na pewno powinien być. Były takie sugestie, że musi być zrobiona koncepcja, żeby nie robić tych kamer tak, bo mi się wydaje. Ja uważam, że powinniśmy jakieś środki w przyszłym rocznym budżecie założyć na koncepcję. Wspólnie utworzoną tutaj właśnie z panem komendantem, z dzielnicowymi i między innymi mieszkańcami przyrodnymi, bo to on, my i tu policja wie doskonale, o które miejsce chodzi. Jeżeli chodzi o plac, o centrum przesiadkowe, to my mamy oszczędności z przetargu. Monitoring na placu tym nowym, już w tej chwili składamy wniosek o uzupełnienie wniosku i postaramy się jeszcze już to zrobić, sam monitoring placu z tych naszych oszczędności, które powstały w wyniku przetargu. Także w pierwszej kolejności jak najbardziej uważam, że same centrum powinno być objęte, ale trzeba to zrobić z planem i tak, żeby to było przemyślane, te kamery, raz, jak to podłączyć, jak to obsługiwać i w których miejscach powinny być zainstalowane, zgadzam się jak najbardziej. Bardzo proszę, radny Szykowski, proszę się, później pan radny Łapsz. W tym momencie jeszcze mam takie pytanie. Wiem, że komisja wywiad w Łapach kilka gmin obsługuje. Ile mamy patroli samochodowych, które obsługują naszą gminę, obsługują gminę Chorosz, tak? Szanowni Państwo, na... Jeżeli to nie jest tajemnicą, to oczywiście. Na gminę Łapy, Suraż, Poświętne, te gminy, wyjeżdża minimum jeden patrol prewencyjny, plus dzielnicowi Łopoczny. Suraż, Łapy i Poświętne. A czy nie uważa Pan, Panie Komendancie, że to jest dużo, dużo za mało tych patroli samochodowych? Bo ja sobie nie wyobrażam, że coś się dzieje w Łapach w chwili obecnej, co się dzieje w Surażu czy Poświętnym. Nie ogarniamy tego. Jesteśmy wspierani przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku, która ma znacznie więcej tych patroli i są kierowane tego typu sytuacja jak patrol z Białego Stoku, tutaj zawsze jakiś patrol ma rejon służbowy na granicy miasta Białego Stoku i on teraz wspiera. Pewnie, że ja bym chciał wystawić dwa, nawet trzy patrole, ale ja mam 67 etatów wszystkich w komisariacie. Jakbym miał ze 100, to pewnie bym mógł to robić. Chciałbym to robić. No na chwilę bym w stanie wystawić jeden patrol w każdej zmianie, bo jakoś w pierwszej, w drugiej, w trzeciej zmianie, a więc głównie na to się skupiam. No i nie ukrywam, że gro podejmowanych interwencji czy też działań to jest miasto Łapy, tak? To jest mniej więcej, tak? Właśnie tutaj mamy te miejsca zagrożone, na które ja naciskam. Tu mamy też interwencje, no bo to jest największe miasto, no mamy największe skupiska tutaj z tej racji. Najwięcej też się dzieje. I dlatego do ciebie ja zmierzam. Jeżeli tych patroli samochodowych mam bardzo mało, no, jeden patrol na trzy gminy, no to powinniśmy rzeczywiście pomyśleć, żeby zabezpieczyć nasze miasto. Ten monitoring jest potrzebny w wielu miejscach. I tak jak padło pytanie, czy byłaby możliwość, żeby dyżurny oficer, nie, czy tam, no nie wiem, w jakim tam zakresie, żeby no, ten monitor miał przed sobą i od czasu do czasu zerkał, co tam się dzieje. Bardzo mi cieszy zrozumienie tematu, bardzo. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo, pan radny Łapsza. Ja jeszcze chciałbym w sprawie monitoringu. Tak jak dobrze wiemy, mniejsze miasta, mniejsze gminy, bo mają monitoring, to jest bardzo dobry sposób, żeby ta prewencja w gminie czy w mieście była na wysokim poziomie. To jest bardzo dobry pomysł z opracowaniem tej koncepcji. Ja bym prosił może, że na najbliższej komisji, żebyśmy jako radni też usiedli, każdy swój pomysł, jakieś lokalizacje tych kamer, jednak jako przedstawiciele mieszkańców wiemy, gdzie dzieje się najwięcej może złych rzeczy w mieście czy w gminie. A następnie prosiłbym, żeby może Urząd Miejski rozesłał do firm, które robią instalacje takich kamer, zapytania cenowe, żebyśmy mieli wgląd, jaki to jest koszt, czy to jest 100, 200 tysięcy, czy to jest 1,5 miliona, tak żebyśmy mogli to rozłożyć, bo dobrze wiemy, że
budżet naszej gminy nie można pozwolić na jednorazowe zainstalowanie 20 czy 30 kamer, a podejrzewam, że 10 tak na początek, ale tak 20-30 kamer. Wszystkie główne place, szkoły, wyjazdy z miasta, znacznie to by poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. I żeby rozłożyć to w programie długofalowym, czyli na początku tam 5 kamer, za rok znowu 5 kamer, utworzenie tego centrum, nie wiem, czy to to już oczywiście wszystko do ustalenia, czy to w Urzędzie Miejskim, czy dla dyspozytora dyżurnego w Komisariacie Policji w Łapach, żebyśmy mogli to mieli długofalowy plan rozbudowy tego monitoringu, tak żebyśmy co roku mogli rozbudowywać ten system i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, czy są jakieś jeszcze pytania? Jeszcze poczekamy, Pani Ani, pośród radnych jest i udzielimy Pani głosu. To ja skorzystam z możliwości takiej. Przypomnę, że w latach 2008-10 powstała koncepcja monitoringu, prawda? Mówimy tu o miejscach, z których tej koncepcji można skorzystać, a przede wszystkim była rozmowa z komisariatem policji, że to tam miało być to miejsce i serwerownia, bodajże jak pamiętam, była przygotowywana na przynajmniej miejsce i prawda, kanały, tak żeby do dyżurki można było taki monitor umieścić. Przypominam sobie też, że była wtedy taka sugestia, czy też nawiązanie do przepisów prawa, które mówiły, że jak to jest w komisariacie policji, to muszą oczy patrzeć, tak to nazwę, prawda, na ten monitor i wtedy była propozycja taka, że w dzień, żeby był może stażysta, może pracownik, czyli we współpracy z gminą, natomiast w nocy dyżurny, który no proszę, może mniej ma tak zajęć, mógłby wtedy nad takim monitorem czuwać, tak? Więc to była mowa, prośba do pana burmistrza, te dokumenty powinny być w urzędzie. Trochę lat minęło rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o technologię, to na pewno już nie taka, prawda? Ale co do założeń, to tam powinny być materiały, można z tego jak najbardziej skorzystać. To ja ze swojej strony dziękuję, natomiast bardzo proszę, pan burmistrz. Jak najbardziej wiem, że taka koncepcja istniała. Były nawet już początek, były kamery zakładane przecież. Gdzie od razu powiem, tak, z tym zamysłem, żeby już realizować, ale żadna z tych kamer już nie działa. Między innymi mówimy o dawnym domu partii, były jeszcze inne. Sprzęt się zmienił, ale jak najbardziej pewnie tak. Na pewno zaktualizujemy to i miejsca się zmieniły, bo doszły miejsca takie przykładowe jak bary czy inne, gdzie w tej chwili to jest potrzebne. Ale jak najbardziej, ja wiem o tym, pamiętam, my z tej koncepcji korzystaliśmy. Dziękuję bardzo. Czy spośród radnych jeszcze są pytania? Bardzo proszę, pan radny Rogowski. Jeszcze tylko taka mała sugestia, żeby w tej pierwszej fazie, bo wiemy, że wszystkie szkoły, przedszkola taki monitoring posiadają w tej chwili wewnętrzny i zewnętrzny i może by się po prostu dało, nie wszystkie, tak? Ale większość na pewno tak. I może by się w tej pierwszej fazie dało wpiąć się, jak to technologicznie jest możliwe, ale przy dzisiejszej technologii pewnie tak. Niemożliwe, tak? Ale należałoby rozpatrzyć tak, czy nie dałoby się właśnie do tych pierwszych, od razu tego pierwszego systemu wpiąć wszystkich szkół i przedszkoli. Jeśli mogę odpowiedzieć, że to jest możliwe, ale chyba nie przy tym sprzęcie, co szkoły mają. To z tego powodu, prawda, ten monitoring, jak dobrze pamiętam, 2008 rok z programu Kuratorium chyba był robiony, prawda, więc to tylko z tego da się, tak, ale technologicznie na tym sprzęcie. Bardzo proszę, czy są pytania spośród Państwa radnych? Jeśli nie ma, to pozwólcie Państwo, że udzielę głosu spośród mieszkańców, Pani Ania Kołakowska. Bardzo proszę. Bardzo miło, ja króciutko, tylko nasz dworzec jest pobudowany, postawione są litery. Niestety nasze dzieci, po prostu nie takie młodzież, tylko gdzieś 8-9 lat, tam zaczynają po prostu zabawę. Chodzą tam, przechodzą po tych literach, tymi, jak tam się oni nazywają, jeżdżą. Też po tym jeżdżą, także bardzo by było dobrze, żeby gdzieś od 14 do 17, tak jak pan Gulewicz radny powiedział, z buta pochodziła policja. Dziękuję. Dziękuję. Na pewno będzie. Dziękuję bardzo. Jak jest postawione. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan przewodniczący Maciejski. Za to, że się zjawił tak szybko, ponieważ rozmawiałem z panem na tym wczoraj i dziękuję za przybycie tak szybkie, reakcje na nasze zaproszenie. Zapraszam lekarza praktycznie, za taki miał czas, to serdecznie zapraszam, czy może ktoś pan wyśle przedstawicieli swoich, to tutaj wszystkie sprawy mieszkańców miasta są omawiane, więc być może ktoś też dla państwa uwagi
będzie Droga Państwowa. Jeszcze raz dziękuję bardzo za przybycie. Zapraszam. To ja dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, podkreślę jeszcze raz, to my jesteśmy dla mieszkańców, nie mieszkańcy dla nas, a więc jeżeli tylko uznacie, że moja obecność jest niezbędna, ja na pewno się pojawię. Jeżeli też, tak słyszę, że są spotkania w węższych grupach, w komisjach, jeżeli jakaś komisja coś analizuje i chciałaby, żebym się takiej komisji pojawił jako nie wiem, ciało doradcze albo na bieżąco pewne kwestie wyjaśnić, to też jestem do Państwa dyspozycji, tylko proszę kilkudniowe wyprzedzenie i ja na pewno zrobię wszystko, żeby przyjść i jakby przedstawić Państwu, jak wygląda nasze działanie i jak wygląda nasz stan bezpieczeństwa w łapach. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, jeszcze jesteśmy w tym punkcie. Jeśli nie ma głosów, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku za, kto przeciw? Przycisk przeciw, kto wstrzymuje się, wstrzymuje przycisk. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do widzenia. Pana Pukośnika nie ma, Pani Grabowskiej nie ma. Proszę Państwa, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, zatem uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Przepraszam, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2019-2022. Proszę Państwa, przejdę do z autopoprawką, którą otrzymaliśmy przed sesją i proszę Państwa, przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Łapa w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2019-2022 na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 229 oraz artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska Łapa uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2019-2022. Punkt 2. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Łapy na lata 19-22 wraz z prognozą kwoty długu i spad zobowiązań na lata 2019-2031 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 wraz z załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łap. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały był dyskutowany podczas połączonych komisji. Bardzo proszę o opinię. Pozytywnie został zaopiniowany przez komisję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Na początku formalnie w imieniu burmistrza chciałabym zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały. W tej wersji, którą otrzymaliście Państwo tutaj przed sesją. Chodzi tu głównie o zmianę załącznika nr 2 do projektu uchwały, gdzie dodaliśmy przedsięwzięcie budowa ulicy Kasprowicza w miejscowości Wąsówka Stara Kolonia. Jest to zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w roku 2019, w związku z tym, że sołectwo na rok 2020 takie samo zadanie też zaplanowało. Proponujemy to wprowadzić już jako limit na 2020 rok, tak żeby tak częściej jeszcze prac dotyczących tego zadania można było ewentualnie rozpocząć w tym roku. Finansowe rozliczenie zadania i ostateczne zakończenie realizacji tego zadania już padło na rok 2020. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Bardzo proszę, Pan Radny. Ja bym chciał podziękować do Pana Burmistrza, że udało się znaleźć takie rozwiązanie, jeśli chodzi o ten Fundusz Sołecki. Z początku to właśnie to samo wyglądało, teraz gdyby ta droga jest w trakcie realizacji i te pieniążki, gdyby są z 20 roku, pozwolą, gdyby tak Pani Skarbnik mówiła, na szerszy zakres, także miejmy nadzieję, że uda nam się tę drogę dokończyć. Co prawda tam brakuje jeszcze parę złotych do tego, to miejmy nadzieję, że Pan Burmistrz jakoś pochyli się tym tematem i dołoży parę złotych do dokończenia tej inwestycji drogowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy w tym punkcie?
Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2019-2022 wraz ze zgłoszoną autopoprawką. Kto jest za, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto przeciw, kto wstrzymuje się? Bardzo proszę. Proszę Państwa, 20 osób, 20 radnych wzięło udział w głosowaniu, 20 głosów za, przeciw 0, wstrzymuje się 0, uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu, punkt 8, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Przejdę do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Łapach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 i artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje. Uchwała nr 3/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. Pierwsza, zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 120 108 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Drugi punkt, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 120 108 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Trzecie, limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Czwarte, dotacje z budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi. Plan dochodów budżetu gminy 100 143 907 zł, z tego bieżące wysokości 83 644 000 687 zł, majątkowe wysokości 16 499 220 zł. Plan wydatków budżetu gminy 105 854 809 zł, z tego bieżące wysokości 78 022 650 zł, majątkowe wysokości 27 832 159 zł. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu w wysokości 5 710 902 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Projekt uchwały był przedmiotem opiniowania komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani skarbnik. Ja tu na początku chciałabym głosować o poprawkę w imieniu burmistrza Łapy do projektu tej uchwały. W związku z tym, że zmieniło nam się WPF przedsięwzięcie, tak, budowa ulicy Kasprowicza w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia. Mamy tutaj w pozycji 11 w załączniku nr 3. Należałoby zmienić łączne koszty finansowe nie 22 692 4605. I rozszerzyć jak u nas dwie zadania jego realizacji na lata 2019-2020. To jest jedna z poprawek takich technicznych, która dotyczy zmiany, którą wcześniej żeście Państwo też mi przedstawiono jako zmianę do WPF-u. I jeszcze w załączniku nr 2 do projektu uchwały mamy w dziale 754 przesunięcie tych 10 tysięcy z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Chodzi o to środki, które żeście Państwo głosowali dla Komisariatu Policji w Łapach. Jako zmianę mieliście Państwo przesunięcie z rozdziału Komendy Wojewódzkiej Policji do rozdziału Komendy Powiatowej Policji. W związku z tym, że tworząc ten projekt uchwały, myśleliśmy, że to porozumienie będzie zawierane z Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku. W związku z tym, że ono będzie zawarte z Komendantem Wojewódzkim Policji, należy przesunąć te środki w ramach tego samego rozdziału, czyli Komendy Wojewódzkiej Policji, czyli z paragrafu 617 do paragrafu 2300 i w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Taka techniczna. Dziękuję bardzo. Jesteśmy podczas dyskusji. Bardzo proszę, pan radny Łapsz. Ja mam takie pytanie do pani skarbnik. Czy mają Państwo wyliczenia i dane na temat
zmniejszenia wpływów z racji podatków PIT do gminy w związku z ulgą dla młodych pracowników do 26 roku życia. Czy są jakieś dane, wyliczenia na ten temat? Bo tak jak dobrze wiemy, najbardziej uderzy to chyba w samorządy, bo 30% z naszych podatków PIT wpływa do budżetów gminy. Czy ma Pani takie dane? Proszę bardzo. Wyliczeń takich nie mamy, ale mamy już prognozę PIT-u na przyszły rok. Ona jest około 300 tysięcy niższa udział w PIT-ie niż na rok planowany, na 2019. Tak, patrząc na to, że tam o to setną jeszcze rosną te udziały, to ona powinna być dużo większa. Tak, tak. Ja myślę, że jak Państwo będziemy czytać projekt budżetu, to ja się temu bardziej przyjrzę. I jakby w tym momencie, być może na projekcie budżetu, postaram się coś tam ewentualnie wpisać, żeby się to z materiałem. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Majkowski. Ja tylko chciałem zapytać, proszę przypomnieć, jak to procentowo mniej więcej do wpływów z PIT-u? 30% tak mniej. 38. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jaruszewski. Dzisiaj rano mieliśmy okazję z panem Stanisławem zwiedzić saunę na Żabuchowie i żyjemy, no. Tylko, że zachęcam resztę radnych, żebyście odwiedzili to miejsce, nie z zewnątrz, tylko w środku, bo jeżeli chodzi o funkcjonalność, to jest rozwiązanie tragiczne. Tego pierwszą myśl jako dzisiaj miałem, żeby w ogóle w tym sezonie zimowym zrezygnować i wymyślić coś na przyszły sezon. No, nie wiem, jaki będzie oddźwięk społeczny oczywiście, bo niby sauna jest, a nie będzie działać, więc nie wiem, trudno, który oddźwięk będzie lepszy, ten czy jak mieszkańcy zaczną z niej korzystać, a same korzystanie, no to będzie naprawdę szczytem sprawności też fizycznej, bo generalnie ani nie ma miejsca tam czterech facetów jak stanie, to ani się przebrać, ani usiąść, nie ma ani ławeczek, ani się leżaków, żeby wyjść z tej sauny, odpocząć, znowu wejść. Już nie mówię o ogrzewaniu elektrycznym, które teraz jest planowane. I tak nie wiem, może prośba do pana burmistrza, żeby na przeplanowanie tego przyszłorocznego budżetu czy jakąś koncepcję wymyślić na jakieś zagospodarowanie na nowo tego budynku. No, z przodu nie ma już jak go rozbudować, nie wiem, z tyłu od strony sąsiada jest tam te 4 metry, jakby się zgodził, może pójść tamtą stronę, no bo jeszcze jakoś poczekalnie zrobić, czy... Bo musicie to zobaczyć naprawdę, drzwi otwieramy, wchodzimy, miejsce dla dwóch osób i od razu wejście do sauny. No, nie wiem, też pomyślałem koszta, jak jeszcze tam pracownik ma siedzieć i na kasie fiskalnej. Naprawdę, musicie to zobaczyć. Dziękuję. Proszę, pan radny Żuchowski. Proszę państwa, przypomina mi to budkę na strażnicy jakiejś, gdzie żołnierz ma jedne drzwi do wyjścia i wszystko jest jego. A tutaj mamy tyle samo miejsca w wejściu, jak my zatrudnimy człowieka, gdzie my postawimy kasę fiskalną. No jeśli to kasę fiskalną, to może gdzieś w kątku, na jakiej płytce. Ale gdzie ten człowiek będzie stał? Gdzie on stanie? Jeżeli drzwi będą otwierane w jedną, w drugą, to znaczy tam jest troje drzwi, a korytarzyk tyciu. Ja sobie nie wyobrażam takiej inwestycji, która się wydarzyła na plaży Buchowie. Ja nie wyobrażam, czy tam jakieś konsultacje były, czy ktoś do tych projektów zaglądał, czy ktoś ten projekt no przeanalizował, chociaż raz spojrzał na to. To jest wielki niewypał. Proszę państwa, trzeba zakupić elektryczne piece, zapłacić za energię. Budynek niedocieplony. To jest no szyderstwo. Co to za gości projektował takie coś? Przecież to XXI wiek. Nie mam zielonego pojęcia, jak mogło w takiej gminie dojść do takich rzeczy. Jeżeli ja mam wiedzę, że odsuwamy się 4 metry od płota tego sąsiada, który proponował, budujcie na tym, na granicy.
tam ani wjechać jakimś samochodem do tego, do, w kierunku tej wieży, no jest tragedia. Ten budynek, dwa budynki połączone dwoma dachami i 5-centymetrowa przerwa między tymi dachami. Rynny, no nie ma odprowadzenia od rynien, to wszystko leje się. No nie, słuchajcie Państwo, ja bym proponował, żebyście chociaż raz zaszli, zobaczyli, co to za twór został wystrugany w naszej gminie. Przecież to jest pośmiewisko, po prostu pośmiewisko. I my rzucamy propozycję, to znaczy Pan Burmistrz rzuca propozycję nam, że my musimy wydać jeszcze tyle kasy na ogrzanie tego, uruchomienie tego, zatrudnienie pracownika, gdzie on będzie sam na dworzu. Przecież tam jakaś intymność powinna też być, nie? Drzwi do sauny oszklone. No i facet, czy... No, przepraszam. Człowiek, czy mężczyzna, czy kobieta, no, będzie musiała tam stać, no, zimę nie będzie stał na dworzu, bo ktoś tam sobie się... Nie ma tam miejsca dla osoby, która będzie sprzedawała te bilety. No musimy nad tym się zastanowić. Nie róbmy to pochopnie, bo wydajemy pieniądze w błoto, a i tak efektów żadnych z tego nie będzie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Mojkowski. Ja w nawiązaniu do tych wypowiedzi tutaj rady chciałbym zapytać ze strony gminy, no bo jedna sprawa to jest udostępnianie, uruchomienie takiej sauny, no jak było mówione na komisji, dla społeczeństwa, tak żeby jakoś i ta kasa się pojawiła fiskalna i ewentualnie umożliwienie korzystania. Ale mnie jakby interesuje taki minimalny zakres prac, który by musiał być jeszcze wykonany, mniej więcej ile by kosztował. To, co pan burmistrz wspominał na komisji, tak, jaki to byłby zakres, chodzi o jakby wykonanie pewnych urządzeń, tak, które by zabezpieczyły obiekt przed zniszczeniem ze względu na niskie temperatury na przykład, tak. Jaki by tutaj taki no, minimalny zakres prac do utrzymania tego, bo jak rozumiem użytkowanie tego obiektu bez doinstalowania pewnych rzeczy, tak, typu ogrzewanie, tak jak było mówione, no może spowodować, nie wiem czy spowoduje, ale ze względu na niskie temperatury no, uszkodzenie jego, tak, tych przynajmniej części, tak, instalacji, nie wiem, ścian, płytek, tak jak było mówione. To by mnie taki minimalny zakres, jakąś kwotę szacunkowo oczywiście, bo trudno to mówić na konkretach, ale szacunkową kwotę i jaki zakres by był takich prac do wykonania niezbędnych. Ja panie przewodniczący, jeszcze dwa. Ja przepraszam, po kolei, tak? Czy pan burmistrz chce odpowiedzieć na pytanie, czy bardzo proszę. Tak jak mówiłem na komisji, trudno teraz oszacować jaki zakres prac, tak? No, bo tak jak tutaj panowie radni powiedzieli, że nie ma tam tego miejsca, w związku z tym no, trzeba w którąś stronę się posunąć i rozbudować, czy w stronę tutaj tej wieży, czy do tyłu tam, który tam nie bardzo, tam jest jakiś metr możliwość ewentualnie, więc na ten budynek, z tyłu akurat ściany to są stałe, tak, trzeba było stałe przesunąć w inne miejsce, przebudować, więc nie ma możliwości. Więc mówimy tylko o przebudowie tak naprawdę, rozbudowie w stronę wieży. Czyli tego budynku też pożyczania kajaków i wtedy połączenie to. Jest to możliwe, no ale to jest dodatkowo budynek, czy w formie powiedzmy jakiejś tam modułowej, czy w formie murowanej, no to jest to sprawa otwarta. Natomiast zabezpieczenie na zimę, no to jest właśnie to, co tutaj wnioskujemy o te kilka grzejników elektrycznych, które utrzymają tam temperaturę pulsową, która nie pozwoli na to, żeby te urządzenia po prostu, czy też ten budynek zniszczył się, tak? Więc no tutaj taki musimy tam to na pewno zamontować na tą zimę. Czy będzie korzystana, czy nie, podtrzymanie tej temperatury musi tam być zapewnione. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Łapsza. Ja chciałbym zwrócić uwagę nie tylko na zabezpieczenie budynku, ale zabezpieczenie przede wszystkim zdrowia uczestników. Wszyscy wiemy, że to jest sauna. Do poprawy warunków zdrowotnych ludzi, którzy z niej korzystają. I tu nie chodzi o to, czy ona będzie korzystana latem, czy zimą,
i myślę, że tutaj koledzy radni, którzy są trenerami, sportowcami, ja sam w kadrze województwa trenowałem, korzystałem z sauny 2 razy w miesiącu, czy to w technikum, czy w Białymstoku. I kilkuminutowa sesja nawet w saunie to jest bardzo duży wysiłek fizyczny dla uczestnika. Po takiej sesji, a takich sesji powinno być przynajmniej 2, żeby przyniosły jakieś efekty zdrowotne, a o to chodzi w saunie, musi ten uczestnik odpocząć. I on nie może odpoczywać, nieważne czy latem, czy to zimą, na podwórku. Musi odpocząć na ławeczce, usiąść sobie, odpocząć 10-15 minut. W tej chwili ta sauna w tej formie, nie dość, że nie jest funkcjonalna, to stwarza zagrożenie dla zdrowia albo i życia, bo naprawdę z sauną nie ma żartów. To jest wysiłek fizyczny dla zdrowia czy życia uczestników, bo ci uczestnicy nie mają gdzie odpocząć, nie ma odpowiednich warunków, żeby ci uczestnicy mogli z niej korzystać. Więc nie wiem, czemu w takiej formie to zostało wybudowane, kto dał pozwolenie, kto przekazał pieniądze na coś takiego, kto się pod czymś takim podpisał. Bo w tej chwili mamy duży problem, bo trzeba wydać kolejne pieniądze. Plaża jest ładna, tylko w niektórych miejscach nie przemyślana. I tu nie muszę tłumaczyć kolegom radnym, bo kto był na komisji, to 2-3 miesiące temu byliśmy, prawda, na komisji, zaglądaliśmy tam do środka, to niestety faktycznie warunki są nie do korzystania z tej samej. Już nie mówię, że warunki takie, żeby nam było po prostu miło i przyjemnie. Tu chodzi o warunki zabezpieczenia, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Ekiat. Ja mam pytanie do pani przewodniczącej. Dlatego, że my jakby i na komisji, i już wcześniej, jak był podejmowany temat tej sauny, to cały czas mówimy tak bezosobowo, tak jakby tą saunę wybudowało jakieś widmo nieobecne, nie wiadomo kto i co. Może pani by nam jakby powiedziała, bo być może demonizują panowie, tak? My wszyscy jakby panikujemy i może to wszystko jest jakby nieprawda, bo wtedy przecież była pani burmistrzem, być może nie pani sama, ale miała pani do tego pracowników, nie wiem, zastępca czy ktokolwiek. Może mieliście jakąś inną wizję i to miało inaczej wyglądać i inaczej trzeba to użytkować. I może właśnie te głosy są jakby takie na wyrost. Może pani by się odniosła, bo tyle jakby uwag tutaj mówimy, a pani w ogóle nie zabiera głosu, jakby pani w tym nie uczestniczyła, a jednak trochę pani też uczestniczyła, tak? Muszę powiedzieć, że oczywiście my też jako radni, trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy podnosiłam głos, czy nie, bo musiałabym to sprawdzić, tak? Ale jakby przyjmując coś takiego, no to było jakieś zaufanie, że ktoś, kto to projektuje, kto to nadzoruje, że są to fachowcy i będą wiedzieli, co robią, tak? A przede wszystkim też, żeby potem użytkować, mamy cały czas świadomość, jakie są finanse naszej gminy i też nikt nie sądził, że raptem tu się objawi, że gmina wygrała w totolotka nie wiem ile milionów i będziemy mogli tak na prawo i lewo poprawiać inwestycje albo w ogóle nie użytkować ich. Czy mogłaby pani coś jakoś odnieść się do tego? Za chwilkę się odniosę, tylko proszę bardzo, jeszcze pan radny Pokosik. Czyli tutaj ja chciałem poruszyć kilka wątków. Pierwszy wątek to pracownik. No, proszę Państwa, pracownik nie będzie siedział w saunie i nie będzie kasował biletów. Jeżeli już, no to ta sauna nie będzie przecież działała, proszę Państwa, no nie będzie ta sauna działała przez 6 czy 7 dni w tygodniu i będzie, przyjdzie jeden człowiek i będzie siedział godzinę w saunie. To jest tylko kwestia organizacyjna. Jak sobie zorganizuje to pan dyrektor i najlepszą organizacją to jest to, ja wspominałem o tym podczas posiedzenia komisji. Jest grupa, która zgłasza, wchodzi, wynajmuje tą saunę powiedzmy na jedną godzinę czy na 2 godziny, dostają klucze, korzystają z tego. To jest bardzo prosta sprawa technicznie, proszę Państwa. To nie jest jakiś duży problem. W tej chwili, w okresie zimowym, na pewno saunę ucieszy się grupa morsów, która będzie z tego korzystała, bo to dla nich będzie wspaniałe wejście do sauny przed wejściem do wody, albo po wejściu do wody, to już jak tam będą z tego korzystali. Natomiast ja bym cały ten projekt potraktował jako
to nie etap jeszcze, może nie do końca jeszcze skończony, ale pewien etap, który będzie dalej kontynuowany, który będzie dalej zrobiony. Jeżeli chcemy, proszę Państwa, jeżeli chcemy wykorzystać NAREK, jeżeli chcemy, żeby do nas zgłaszało się jak najwięcej turystów, którzy korzystają, pływają kajakami, jest to miejsce jak najbardziej do wykorzystania i ja myślę, że to jest tylko jeden etap, który dalej będzie kontynuowany. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Pani Radnik. No, w Pana pojęciu, że wszystko to jest takie bardzo proste, no to ja dalej jakby nie widzę tej prostoty, bo być może w przypadku mostów, szczerze mówiąc, ja sama nie chodzę do sauny, więc jakby trudno mi się wypowiedzieć, ale o ile wyobrażam sobie morsów, którzy wchodzą tam nie musząc zdejmować ubrań tych zewnętrznych w postaci płaszcza i jeszcze czegoś, tak? No to w przypadku osób, które przychodzą ubrane w kurtkach i Pan mówi, przychodzi grupa, co 10-15 osób, tak jak panowie powiedzieli, nie ma szatni, nie ma żadnej półki, ni wieszaka, niczego, tak? Czyli jak pan tak twierdzi lekko, że to takie bardzo proste, no to chyba nie jest aż tak bardzo proste, więc jakby nie zamazujmy tego obrazu, tak? Już, a jakby kolejna rzecz, o której pan powiedział, że jest to pewien etap. Dla mnie zgadzam się, że można by to nazwać etapem, gdyby... Ja etap to wyobrażam sobie w taki sposób, że nawet jak była realizowana budowa tego, no to pewnym etapem, załóżmy, miała być sauna, tak? Ale sauna wykonana od A do Z, czyli dobrze, a na przykład nie budowana, na przykład ja mówię, wieża widokowa, bo kolejnym etapem mogłaby być wieża widokowa, a nie zrobienie ileś inwestycji i każda po trochu tak nie do końca spełniająca swoje zadania, a ta sauna demoniczna, o której mówimy, jakby okazuje się, że będzie tylko jakimś kłopotem. Bardzo proszę Pan Radny Jaruszewski. Panie Radny Półgośnik, Pan chyba pomylił korzystanie w solarze sauny z korzystaniem w jednostce gminnej sauny, tak mi się wydaje, bo Pan mówi, że wpuści Pan grupę osób, sobie pochulają i wyjdą, tak? To chyba jest nasze i to jest miejski ośrodek sportu, by się tym zajmował. Tak, trzeba zadbać o zdrowie tych ludzi, którzy tam są. Nie można, kto po nich posprząta? Jak wchodzi następna grupa, to co? Jak wie Pan, że tam nie ma szaty, on się z podwórka wchodzi. Więc Pan nie tłumaczy, że tam grupa kumpli wejdzie, piwka się nabije i wyjdzie. Tak, proszę na temat, troszkę bez emocji. Ale to taka wypowiedź była, że ktoś dostanie klucze, wejdzie i wyjdzie. Panie Radny, proszę, spokojnie. Nie, no to ja to tak widzę, no i no, tak samo zdrowie, trzeba jakiś umowy podpisać, nie wiem, czasami ktoś ma sobie podziałem w szkole. To nie jest tak, bo musi być pracownik, no, ktoś musi posprzątać. Ale Pan mówi, że to jest etap, ale etap czego? Do tyłu nie można się rozbudować, do przodu nie można, bo nie przyjedzie. No i wyżej w bok, ale w bok, Pan tam, jak byłem, no to Pan widział, tam wszędzie są instalacje wodne. I tam nie ma czego rozerwać, szczerze mówiąc, już to są, chyba że w górę pójdziemy, no. Więc to etap czego, no bo chciałem usłyszeć etap czego. Odwracam Pan Radny. W związku z tym, Pana zdaniem, to każdy wchodzący do sauny powinien mieć badania lekarskie. Bo jeżeli ktoś wejdzie, ktoś, kto ma nadciśnienie, to będzie już to problem. Czyli co? W związku z tym wszyscy muszą przed wejściem przedstawić badania lekarskie, że są zdrowi. To jest problem większy. Bardzo proszę Pan Radny Rzochowski. Panie Radny Piotrze, nie żartujmy z tego. Z badaniami to nikt tam nie będzie przychodził, nie będzie okazywał. Czy on może, czy on nie może. On przyjdzie, nie wiedząc, że coś się z nim może wydarzyć w saunie. I co z tym człowiekiem zrobimy, jeżeli nie daj Panie Boże, że coś się wydarzy? My nawet na stojącego mnie trzymamy w tym korteżiku małym. Kto będzie podtrzymywał, jak tam trzy osoby się nie zmieszczą? No nie żartujmy, nie żartujmy. Ta plaża to jest ogólny niewypał. Wieża widokowa, nakryta, no. No daszkiem nakryta, ale już taras. Woda z tego daszku wali się na taras. Na ile lat myśmy to wybudowali? Na rok, na dwa, na trzy? Przecież to trafi, ono zostanie za parę lat. No, to się rozwali i jeszcze ktoś spadnie stamtąd. I gmina będzie odpowiadać.
Jak my żeśmy zabezpieczyli boisko do siatkówki? Jak żeśmy zabezpieczyli? Kto to? Już nie powiem dobitnie. Kto to projektował? Co to za specjalista to wyprodukował i kto to, i kto to podpisał? I kto to podpisał? Ludzie, sąsiedzi się bulwersują, bo skaczą podczas gry w piłkę, no piłka leci do sąsiadów, do ogródka. No tak, tak, pani radna, tak. Proszę się przyjechać, proszę zobaczyć. I zamknąć? Nie, nie zamknąć. Przecież można te siatki od strony powiesić sąsiada, nie? No przez taki płotek piłka siatkowa leci w każdym kierunku, nie? Zabezpieczone zostało tylko strony rzeki, nie? A z trzech stron? Zapomnieliście? Co to za projekt Panie projektowa? Radny, proszę, konkretnie. Ale proszę, no ja konkretnie mówię, ja konkretnie mówię. Ja czekam też, żebym chciała odpowiedzieć. Panie radny, no nie słucham, nie słucham. Dlaczego to zostało do tego dopuszczone? I za takie ogromne pieniądze. I co mamy z tym zrobić? Co mamy z tym zrobić? To jest pośmiewisko. Proszę bardzo, pani radna Marzynowska. Dlaczego pani nie odpowiada? No, pani chciała, przerwała mi wypowiedź i chciała pani odpowiedzieć mi. Dlaczego pani nie odpowiada? Jeszcze chcę się odnieść do wypowiedzi radnego Półkośnika. Myślę, że nie chodziło tutaj, że w ogóle pracownik nie jest potrzebny, tylko trzeba przemyśleć, jak to ma być wszystko zorganizowane. Pracownik jest potrzebny, ale ja sobie nie wyobrażam, że siedzi człowiek w minus 10, minus 15 stopni, odmraża sobie kończyny i czeka, aż może ktoś się zjawi na plaży. To jest w ogóle bez sensu. Powinna być oczywiście strona internetowa, informować o takiej możliwości skorzystania z sauny pod warunkiem wcześniejszej oczywiście rezerwacji. Czyli na określony dzień, na określoną godzinę zjawia się tam parę osób. Zapewne nie pojedyncze są to osoby, więc też nie zakładam, że nagle jedna osoba tam wejdzie, zemdleje i nie będzie nikogo obok tej osoby. Taki pracownik by się tam zjawiał, przekazywał klucze, może zostawał, jeżeli to jest jakiś krótszy okres czasu na tą godzinę, może po prostu po tym czasie się zjawiał, żeby sprawdzić, czy nic nie zostało zniszczone, odebrać z powrotem klucze i wracać z powrotem do obiektu, tak? Więc tutaj pewne rzeczy po prostu wymagają na pewno przemyślenia, może pewne usprawnienia są potrzebne, na pewno wieszaki na odzież są potrzebne. Jeżeli chodzi o takie koncepcje korzystania z sauny przez chociażby grupy morsów, to im na pewno żadna tutaj przebieralnia nie jest potrzebna. Z tego co ja wiem, to największy fan jest właśnie z tego, że jeżeli się skorzysta z sauny, to się wychodzi i wychodzi się na zimno i na chłód, tak? Nie zaś czeka się i odpoczywa w jakiejś poczekalni. Tak więc no może nie demonizujmy tego tematu. Na razie zobaczmy, jak to będzie się sprawdzało, czy będą zainteresowani. Oczywiście no, wszelkie propozycje usprawnień na pewno trzeba rozważyć. Proszę bardzo, pan radny Półkośnik. Proszę Państwa, przed chwilą dowiedziałem się, że pan Grzegorz Miński, dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej, będzie w punkcie sprawy różne i wtedy będzie być może jemu możliwość zadania pytań, więc może w tej chwili już skończmy dyskusję na temat sauny. Jak będzie już pan dyrektor, może pan dyrektor coś więcej powie, może powie, jaką ma koncepcję, jak to widzi, bo tak naprawdę to my poruszamy i się mówimy, natomiast może pan dyrektor coś więcej powie. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Rogowski. Słuchajcie państwo, no temat jest niesamowicie dziwny, drażliwy i jak tutaj koledzy sugerują, nawet momentami niebezpieczny, jeśli chodzi o zdrowie uczestników korzystania z sauny. Saunę mam w domu, wiem, jak to funkcjonuje, dosyć dużo mam pojęcia o saunie, wiem, jakie pomieszczenia relaksacyjne, rozbieralnia i tak dalej, natryski. To wszystko musi być. I teraz tak się dziwię. Projekt został wykonany. Ileś osób podpisało? Jestem troszkę w kierunku pani radnej Basi. Słuchajcie państwo, za samym projektem stoi ileś osób. Każdy po jej grupie stoi, nie wiem, elektryk, kominiarz, sanepid i tak dalej. Wiele, wiele osób i instytucji. Później chociażby
inspektor nadzoru, który czuwa nad prawidłową realizacją tego. Tylko to wszystko jest do kitu w tym momencie, kiedy cały projekt jest. Oczywiście inspektor mógł nadzorować wykonanie zgodnie z projektem i będzie dostał wykonanie zgodnie z projektem. Tylko w tym momencie cofnijmy się do tyłu, projekt jest do bani. Zupełnie nie trzymający się żadnych jakichś zasad czy przepisów wymagających, które się wymaga przy budowie sauny. Także ja myślę, że zamiast tutaj myśleć nad uruchomieniem i tak dalej, żeby jakichś dziwnych sposobów, cofnijmy się do tego. Tam są projektanci, są ludzie, którzy podpisali pewne uzgodnienia, że spełnia wymogi, tam nie wiem, no wszystkie tam wentylacyjne i tak dalej. W tej momencie się okazuje, że nie się spełnia żadnych wymogów. Także słuchajcie Państwo, ja myślę, że cofnijmy się do tego. Jakieś są okresy gwarancyjne, to Pani Basia mówi o ciągłości projektu, być może ta ciągłość jeszcze trwa. Ktoś to odebrał, no tą budowę, bo już rozumiem, że jest to odebrane. Wtedy ja uważam, że trzeba zamiast wydać w tej chwili dodatkowe pieniądze, no dosyć duże, na jakieś tam prowizoryczne uruchomienie, bo tak to trzeba nazwać. Trzeba się cofnąć do projektu, do ludzi odpowiedzialnych za to, no i przemyśleć, jak to właśnie zrobić, żeby ją faktycznie uruchomić zgodnie z wszelkimi zasadami BHP i bezpieczeństwa i zdrowotnymi. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łapsza. Ja powiem Państwu tak, ja od wielu lat jestem morsem i korzystam z plaży w Uchowie. Jeżeli korzystaliśmy z sauny, to korzystaliśmy z obiektu prywatnego w Surażu. Teraz chcielibyśmy korzystać z obiektu tego, który jest zbudowany w Uchowie. Niestety, tak jak koledzy moi, którzy morsują, stwierdzili, z tego obiektu się nie da korzystać. Bo tak jak może Państwo macie wyobrażenie, że morsy przyjeżdżają w samych slipkach czy kąpieluchach na plaży i od razu morsują w minus 20, to tak nie jest. Przychodzimy normalnie ubrani, musimy mieć miejsce do przebrania się, do rozgrzewki. Następnie wchodzimy albo na saunę i składamy się w wodzie, albo składamy się tylko w wodzie, prawda? I to jest w cyklach. Jeden lub dwa cykle takie są. Potem musimy w przerwie między cyklami też musimy mieć 10-15 minut w ciepłym pomieszczeniu, żeby organizm odpoczął. Jeszcze raz przypomnę, to jest bardzo duży wysiłek fizyczny. I niestety, jeżeli... A morsy to też jest bardzo dobra forma promocji gminy, bo my jeździmy też na różne wydarzenia po różnych gminach, po różnych miastach i promujemy też kołchowskie morsy gminy Łapy. My niestety z takiej sauny korzystać nie możemy, no bo ona nie jest przystosowana, tak jak jeszcze raz powiedziałem, do korzystania nie tylko dla morsów, ale i dla zwykłych mieszkańców, bo nie spełnia wymogów technicznych i bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś to podpisał, to niestety chyba nigdy nie korzystał z sauny, bo z tego się nie da w tej chwili korzystać. Ja przypomnę, że taka grupa morsów to jest od 10, a czasami potrafi być 50 osób. Ja nie mówię, że wszyscy mają z tego korzystać naraz, bo możemy się podzielić na jakieś grupy, ale w tym momencie, jak ta sauna jest, to dwie, trzy osoby mogą z tego korzystać. I to się mija z celem po prostu, bo jeżeli dwie, trzy osoby będą korzystać, to ten pracownik będzie musiał tam siedzieć w weekend po 12 godzin. Tak jak mówię, zazwyczaj około 30-40-50 osób potrafi być na morsowaniu w sezonie. Więc o to chodzi, że jeżeli budujemy coś z głową, tak jak tu moi przedmówcy, koledzy radni powiedzieli, wydajemy pieniądze, bo fakt jest taki, plaża kosztowała 1 400 000 złotych. Wieża jest kiepsko zaprojektowana, naprawdę kiepsko. Woda z daszku leci właśnie na taras widokowy. Zastosowana grubość desek podłogowych jest taka, że ja przy wadze 95 kg te deski się pode mną uginają, już nie powiem jak ktoś wejdzie powyżej 100 kg, więc... No ja mówię po prostu, jak jest to, chodziłem po tej wieży, prawda? Sauna też jest kiepsko zaprojektowana, tu ktoś powiedział o boisku do siatkówki, graliśmy tam w siatkę, co trzecia piłka pada do sąsiada, sąsiad się denerwuje. Plaża miała służyć mieszkańcom, a nie jeszcze dodatkowo stwarzać wiele problemów. To są niemałe pieniądze, to jest fakt. Pieniądze były duże, fakt jest taki, że większość atrakcji, które tam są, jest kiepsko zaprojektowane. Jeżeli są kiepsko, nie będą służyć mieszkańcom. I teraz stoimy przed olbrzymim problemem, co z tym zrobić. Ja myślę, że powinniśmy poczekać z tą dyskusją na dyrektora ORKF-u, no bo w tej chwili kierownik jednostki jest nieobecny, więc jeżeli będzie w sprawach różnych, więc prosiłbym, żeby przenieść tą dyskusję na sprawy różne. Dziękuję bardzo. Znaczy to może formalny wniosek chciałbym, żeby przenieść tą dyskusję na sprawy różne, dobrze? No i prosiłbym właśnie o to. Dziękuję za organizację sesji, tak? Aha. Dziękuję bardzo, panie radny, super. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie zmian budżetu na 2019 rok, czyli mówimy, no jeśli zamkniemy dyskusję, to w ogóle zamkniemy dyskusję, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie. Proszę Państwa, odniosę się do tych punktów, które się pojawiły. Przyznam tutaj rację panu radnemu Rogowskiemu. Proszę Państwa, projekt plaży był konsultowany. Był kilkakrotnie podczas spotkań z grupą morsów omawiany.
Nie wiem, czy pan radny Łapsz o tym wie, czy nie, ale taka dosyć szeroka grupa radnych MOSS-ów przychodziła i omawiała. Projekt także był omawiany, konsultowany szerzej. Przypomnę także pani radnej Egiert, tak? Czy pani także się zjawiła, żeby omówić ten projekt, spojrzeć, prawda, i tak dalej? Oczywiście pani nie musiała, tak? Ale teraz pani ton głosu pokazuje, że jednak, no, było trzeba spojrzeć. Natomiast, proszę państwa, pracując z mnie, to pan burmistrz też powinien przyznać mi rację, tak? Mamy projektanta, który projektuje, który podpisuje to swoimi uprawnieniami, prawda? Który ma grupę projektantów branżowych, którzy także podpisują, tak? I proszę państwa, my to odbieramy, ale czy my mamy prawo podważyć założenia takie techniczne ze względu na bezpieczeństwo, sanepid i tak dalej? Jeżeli to projektant z uprawnieniami podpisał, to nie. Natomiast jeżeli chodzi o te funkcje właśnie użytkowe, tak, może być 50 pomysłów. Proszę państwa, skorzystaliśmy wtedy z osób, które angażowały się, podpowiadały, mówiły, prawda? I tak to zostało zaprojektowane. W tamtym momencie była mowa, to co pan radny pułkośnik powiedział, o korzystaniu z sauny jako elementu, prawda, plaży w Buchowie przez grupy bardziej zorganizowane, czyli to co powiedziała pani radna Malinowska, czyli udostępnienie sauny tak osobie przy regulaminie, przy podpisaniu odpowiedniego dokumentu i później zdanie tego obiektu, prawda, za odpowiednią odpłatnością. Nie mówimy tutaj o jakimś udostępnieniu sauny pojedynczym osobom, jeśli siedzi osoba, która no, wejściówki tak pobiera i tak dalej. Jeśli teraz jest taka koncepcja, ja nie mówię nie, tak, ale w tamtym momencie było tak to projektowane. I tutaj to, co pan radny Łukośnik powiedział, etap. Tak, etap, bo może coś więcej można, ale proszę państwa, no jeżeli wieża była też projektowana, bo była taka chęć i wola, tak? Natomiast na etapie także realizacji można wprowadzać pewne zmiany, można poprawki wprowadzać, ale te, które także projekt zaakceptuje. I proszę państwa, dzisiaj słyszymy dużo negatywów, ale ci państwo, którzy byliście radnymi, tak, w tamtym momencie część osób aktywnie uczestniczyła, część nie. Ale to nie jest zarzut absolutnie, proszę państwa, tylko każdy ma możliwość. Powtórzę jeszcze raz, odbierając projekt, projektant podpisał, zagwarantował swoimi uprawnieniami, że jest to prawidłowe pod względem i projektowym, technicznym i pod innymi względami, tak? Ja przypomnę może kiedyś, proszę państwa, jakby projektowany Orlik. Też odebraliśmy projekt, zaczęliśmy go realizować, bo trzeba pewne zmiany wprowadzać, bo okazało się, że odwodnienie nie wydała, że w pomieszczeniach hydraulika nie tak jest zaprojektowana, ale to też zmienialiśmy, ale proszę państwa, czy da się tego uniknąć? Moim zdaniem nie. Dlatego jeśli jest teraz inna koncepcja funkcjonowania plaży, ona wiąże się z pewnymi zmianami. W tamtym momencie była mowa o takim funkcjonowaniu tego całego obiektu, tak, tak jak wypożyczalnia kajaków, jest pracownik w pewnym momencie, kiedy wypożycza, a kiedy nie ma chętnych, tak, to jego też nie ma. I sauna ma być udostępniana grupom bardziej zorganizowanym na pewien czas, a nie na zasadzie wejściówek. Jeśli jest inna wola teraz, na pewno wymaga to przedyskutowania. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jaruszewski. Bo pani mówi, pan Piotr mówi o dalszej koncepcji. Ja zadam wam pytanie, jaką macie koncepcję, bo tam nie ma się już gdzie budować i w którą stronę, chyba że w górę. Więc ja nie mówię takich ogólnych słów. Koncepcję macie następne rozbudowy. No i tam nie ma gdzie. To takie puste słowa i dalej. To tak jak z tym basenem było, jak z mercerkiem. Pani teraz tłumaczy, że my mogliśmy w czymś uczestniczyć. No my sobie wyobrażamy, że jak coś robimy, to na lata i że ten projekt będzie naprawdę na XXI wiek, tak? Potem się okazuje, że mamy prysznice jakieś na mercerku, które no... Placu Niepodległości. No, Placu Niepodległości, przepraszam. No. Tak samo teraz salon. No, do jakiejś absurdu się sprowadzam. To myślę, projektantowi, który zleca takie działania i te koncepcje, które ma w głowie. A jeżeli to sobie wymyślili Stowarzyszenie MOSS-ów, to może im przekażemy i niech oni dokupią te bicykli, których nie było w projekcie. Jak sobie projektant wyobraża ogrzewanie tego, nie montując ani pieca, ani pompy ciepła, ani jakichś innych solarów i innych tego typu rzeczy. Ani ławeczki, no ja nie rozumiem. No to morsy tak doradzały? Bez elektryki, bez piecyka, bez ogrzewania?
Jakieś brniecie w coś i brnicie projektu i teraz dla zorganizowanych grup, to trzeba od razu powiedzieć, że budujemy same dla zorganizowanych grup. A jak ktoś ma ochotę w tygodniu przyjść, dla tej jednej osoby będziemy odpalać same, czy nie? Czy już im podziękuję, czy dwóm osobom? A pracownik to jest na telefon, tam to siedzi pracownik albo nie? I czy w godzinach do 15 pracuje pracownik, czy od 15 do 20? Dlaczego też poczekałbym z tą dyskusją na rozmowę z panem dyrektorem? Być może pan dyrektor ma jakąś koncepcję. No właśnie, teraz wracam do waszej koncepcji. Przecież była wymyślona koncepcja. To teraz się dowiadujemy, że to tylko dla grup zorganizowanych i morsy, tak? Jedną niedzielę w tygodniu, przez okres zimowy. To już pan dodaje. Ja bardzo proszę, może pani radna jakieś odwrócę chciała. Tak właśnie, bo jak pani nie wywołała tutaj do tablicy, to chciałabym jakby odpowiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, że najpierw pani jakby robi zarzut z tego, że mogłam również aktywnie w tym uczestniczyć, a potem dodając oczywiście, że nie musiałam tego. Pani doskonale wie i chyba wszyscy też wiemy, że radni to nie są alfy i omegi, że na wszystkim muszą się znać, tak? Ja uczestniczyłam aktywnie w takich projektach, gdzie rzeczywiście znałam się, bo albo z doświadczenia w pracy zawodowej, albo z jakiejś pasji czy czegoś, tak? A w kwestii projektowania czy zawsze wydawało mi się, że tam, gdzie wydajemy pieniądze, tam musimy polegać na osobach takich, które i mieć do nich zaufanie. I jakby jest ktoś za to odpowiedzialny. I już my jako radni, głosując na czymś, to zakładamy, że to będzie dobrze wykonane. Czyli zmierzając dalej, idąc w kierunku tego, że powiedziała pani, że potrzebna była wieża, bo chcieliśmy. Ja nie mówię, że ona nie była potrzebna. Chodziło mi raczej o to, że jeśli mieliśmy ograniczone środki, to choćby wykonać najpierw mniej elementów, ale prawidłowo, od początku do końca, a właśnie kolejnym etapem jest kolejna rzecz, tak, którą robimy, ale również choćby po jednej rzeczy, tak jak dawaliśmy przykład tutaj kamer do monitoringu, tak, że możemy choćby po jednej, czy po dwie, czy po ileś montować, w zależności od ilości środków. I o to mi chodziło, a nie, że kwestionuję w ogóle potrzebę tej wieży. Tylko o to, żeby to było właśnie starannie wykonane i jeśli jest już robione, żeby potem służyło, a nie potem, żeby się zastanawiać, co z tym zrobić, albo teraz zadanie dla pana kierownika OKF-u, żeby to on właśnie wymyślił organizację. A oczywiście to, co pan Przemek tutaj podniósł, tak samo państwo macie jakąś orientację. Pani będąc burmistrzem, to wie pani też, tak, jak jest pracownik, tak jak pan Przemek powiedział, co on na telefon, na godzinę, to wszystko się po prostu ze wszystkim wiąże, tak? Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo, pan radny Wincenciak. Ja tak przysłuchuję się i nie znam trochę tej sprawy, ale szanowni państwo, jeżeli był projekt wykonany, to w projekcie powinno być zawarte charakterystyka obiektów i przeznaczenie i w jaki sposób ma być wykorzystany. Projektant powinien do tego się odnieść. W związku z czym pytanie moje jest następujące. Czy mamy taką wiedzę i projekt, że tam jest zapisane, że to ma być przez grupę morsów, czy indywidualnie wykorzystywane, w jaki sposób, komu to ma służyć i tak dalej. Czy jest to w projekcie gdzieś zawarte i jeżeli tak, to jeżeli zakończony został projekt, czy to zostało jakby na to zwrócone uwagę, że on spełnia te wymogi? Bo w tej chwili tak krążymy i nie wiem, jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że tak. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jaroszewski. Panie radny, to nie chodzi o wymogi, no wymogi są między innymi, ale o funkcjonalność tego obiektu. On jest wolno stojący i po prostu, pan tam był czy nie? Byłem. No to pan wie, że się wchodzi z drzwi od razu do salny praktycznie, no. A jeszcze tam miejsce teraz pracownicy OKF-u kombinują, jakieś ławki, jakieś wieszaki, to tam, ja sobie nie wyobrażam tego, no. A jak to grupa morsów sobie zażyczyła, no to niech przejmą ten obiekt i się nim zajmują, no. Bo tak nam tłumaczę teraz radni. Mogę jeszcze? Proszę bardzo, odpocząć. Chodzi mi o to, że jeżeli w projekcie jest zawarte, że deska ma być 19 czy 20 czy 2,5 cala, no to taka ma być, koniec kropka. Jeżeli projekt zakładał taką sytuację, że ten obiekt ma tak wyglądać, no to ktoś na to dostał przyzwolenie. W związku z powyższym, jeżeli takie wybudowaliśmy coś,
i jest przeznaczenie tego, że tam ma korzystać jedna czy dwie osoby, no to to spełnia swoje wymogi, tak? I w opisie prawdopodobnie jest gdzieś tam zawarte, że jedna czy dwie osoby może korzystać z tego obiektu. I koniec, no. Proszę bardzo, radny Jarosz. Radny Rzechowski. Za chwilkę pan radny. Słuchajcie państwo, jeżeli coś się zamierza wybudować, to przede wszystkim powinno się przyjechać gdzieś dalej, gdzieś obejrzeć takie sauny, jak one wyglądają, jak one funkcjonują. A to jest jakiś wynalazek z XIX wieku, gdzie no, całoroczna sauna, gdzie trzeba zapisy jakieś robić, na godzinę może jeszcze, panie radny Półgośnik. Takich rzeczy nie powinno być tutaj u nas w łapach. Kto będzie sprzątał? Kto będzie kasjerem? Wybudowaliśmy, panie Emilko, taką inwestycję dla kilkunastu osób za takie miliony? Nas stać na to? Bo ktoś tam sobie wymyślił? Tak jak Piotr mówi, niestety, sauna musi spełniać wymogi, mors morsem, ale on nie ma prawa stać na dworzu i czekać w kolejkę, kiedy on wejdzie, albo kiedy on wyjdzie. No i gdzie się ubierze, albo się rozbierze. A wy państwo murem stoicie, bronicie, jak twierdzi Częstochowa, sprawy, która nie powinna zostać wykonana tak, jak została ona to wykonana. To bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Bo ja na przykład byłem przeciwny wydawaniu takich pieniędzy w tym miejscu, w Buchowie, gdzie tam już wody nie ma, niedługo ona wyschnie. Dla kogo ta sauna była? Dla kogo ta, ja pytam, zadaję pytanie. Tam są dwa budynki, w jednej prysznicę, w drugiej saunę. Dla kogo? Jeszcze raz, kto zaprojektował, to wierzę. To już trzeba być kompletnym, nie powiem kim, żeby podesty zostawić przy wieży niezakryte. Przecież to zgnije. To zgnije. Atmosfera załatwi. Przez 2-3 lata. A tak jak Piotr mówił, deski tam chodzą, te deski są zacięte. Kto to zacięty? Kto to odebrał? To stwarza wielkie niebezpieczeństwo. Ja tam byłem, no to rzeczywiście mi ciary przechodziły, każda decha się rusza. Ja osobiście takiego czegoś bym nie wystrugał. Nie położyłbym tej grubości deski. Panie radny, ja bardzo proszę, jeszcze jakieś może pytania są, czy bo ja rozumiem... Pani przewodnicząca, proszę mi nie przerywać, bo ja pani nie przerywam. Panie radny... Pani idzie w tym samym kierunku, co pan przewodniczący Maciejewski. Panie radny, ja bardzo żeście się dobrali, żeście się dobrali i to... Dziękuję bardzo za pana głos. Proszę bardzo, pan radny Majkowski. Ja nawiążę do... Proszę bardzo, pan radny Andrzej Majkowski. Proszę. Ja nawiązując do wypowiedzi pana radnego Cyciaka, uważam, że miałbym taką prośbę, tak, żeby udostępnić może te założenia projektowe, jakie przyświecały dla nas, dla Rady, tak. Nie wiem, czy na komisji, czy w innym dogodnym terminie, żebyśmy mogli po prostu się zapoznać z nimi. Ja osobiście ich nie widziałem. No i może, bo nie byłem w Radzie w poprzedniej kadencji. I może to by nam wyjaśniło pewne informacje, bo rzeczywiście, no jeżeli były założenia... Ja przepraszam, panie radny, tak, że tak wejdę słowo, takie, żeby szybciej wyjaśnić. Tak, dokumentacja techniczna cała jest na Biuletynie Informacji Publicznej przy ogłoszeniu przetargu, tak? Tam jest cała dokumentacja udostępniona dla oferentów, tak? Więc można w to spojrzeć.
Natomiast ja tak odnosząc się do słów pana radnego Szkowskiego, myślę, że jeżeli są szczegółowe pytania, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je sformułować bardziej na piśmie i przekazać projektantowi, żeby wypowiedział się, tak, co do założeń. Bo pierwsze, mówię, założenia są na biuletynie informacji publicznej, które możemy spojrzeć. Drugie, szczegółowe pytania co do jakby rozwiązań, to myślę, że skierować możemy do urzędu, który skontaktuje się z projektantem. Nie wiem, co pan o tym sądzi, czy do tego dąży, tak? To znaczy tak, ja rozumiem, że są pewne rzeczy na biuletynie, ale my jako radni też możemy prosić o przygotowanie pewnych informacji i nie wyławiać tych pewnego zakresu informacji, które jest nam potrzebne, więc stąd to bardzo proszę, że pan burmistrz się wypowie. To znaczy tak, no, dokumentacja jest na biuletynie informacji publicznej, natomiast założenia, no teraz jeżeli w tej dokumentacji są jakieś założenia, oczywiście to możemy gdzieś tam wyłuskać i dla państwa przedstawić, natomiast ewentualnie wystąpić do projektanta, który będzie mógł nam taką informację, no właśnie, natomiast tutaj no, burmistrz znalazł tutaj tą dokumentację, no i akurat to sam nie jest pięści nijek, zakłada użycie gotowego produktu producenta, w związku z tym no, nie sądzę, że tutaj projektant coś w tej kwestii więcej się wypowie. Bo sauny to prawda kupuje się no, gotowe, jako gotowe elementy, a nie projektuje się zazwyczaj, więc no bo tam są i wyposażenia tak, i jakieś urządzenia, które w tej sali się znajdują, no więc dlatego korzysta się z gotowych wyrobów producenta i w takiej dokumentacji mamy kartę katalogową na pewno tego producenta i to możemy udostępnić, tak? Natomiast mówię, założenia możemy do projektanta wystąpić, ale nic tutaj więcej przynajmniej my nie ustawimy w stosunku do tego, co jest w dokumentacji na stronie internetowej. Bardzo ja odwracam, jeśli można. Jakby chodziłoby mi o taką informację, no bo jakby zlecając każdą inwestycję, ktoś ma jakiś zamysł, tak, tej inwestycji, czyli na jakiś plan ma wykorzystania w przyszłości tego obiektu, który jest projektowany. I jakby chodzi mi o ten zakres informacji, tak, czy nie chodzi mi o dane techniczne samej sauny, tak, jednak no, projektując całą parę, jakiś zamysł był wykorzystania tego, jakaś koncepcja i chodzi o to tylko, czy jakby w tym kierunku to projektowanie poszło, jaka była intencja tak, całego planu, całego projektu. No. A mówię, technikalia, już jakby sam element, jak sauna, tak, jakiś węższy zakres tak, wykonania pracy. Ja rozumiem, że tu producent ma swoje jakieś standardy i to niezależnie od obiektu, w zasadzie one muszą być spełnione. Natomiast jakby, tak jak rozumiem intencje pana radnego, który wcześniej o tym wspominał, chodziłby o intencję wykonania, zlecając projekt, coś projektujemy, tak? Możemy zaprojektować saunę dla, tak jak było tu wcześniej mówione, dla grupy osób zorganizowanej, która będzie korzystała w przyszłości i wtedy ten projekt wygląda inaczej. A możemy zaprojektować obiekt na przykład taki jak basen, który mamy w Płonce, który jakby z założeniem był przewidziany do korzystania dla wszystkich, tak? I on też wygląda inaczej, ten projekt wtedy, bo tam jest oczywiście miejsce, gdzie można te bilety sprzedać i się przebrać, tak? Jakby chodzi mi o intencję tego projektu zlecającego, tak? No bo ktoś, projektant otrzymując takie zlecenie, on ma do tego się dopasować z projektem i on zrobi to zgodnie ze sztuką, jeżeli chodzi o technikalia, natomiast jeżeli chodzi o przeznaczenie tego obiektu, no to on się dopasowuje, tak, z tym wszystkim do tego, jakie to przeznaczenie takie docelowe jest przewidywane, tak? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Niech no. Dokładnie nie powiedział, kiedy były odbiory robione tej plaży, chyba w tym roku, w maju bodajże, tak? Mam pytanie do pana burmistrza, czy na przykład przy tych odbiorach jakieś były przystające uwagi, czy może jakieś pojawiły się rozbieżności między projektem a wykonaniem, tak? Czy to udało się coś tam odnotować, wyłapać, że coś jest niezgodne, czy to jest wszystko zgodnie jak było w projekcie? To znaczy tak, na etapie już jak odbierałem to, tak, i końcówkę tej budowy, no już pewne rzeczy nie można było zmienić. To, co udało się, pewne niuanse zostały zmienione, tak, zepsułowanie terenu, poprawione tam, powiedzmy, wykonawca zrobił pewne rzeczy, uważał, że te są konieczne, tak, i też chciał, nie wstydzi się tej inwestycji, więc dużo swojej pracy włożył, myślę, że ponad wymagany projekt.
Oczywiście, no, zauważyłem tak samo, tak? Tutaj ten, to wieżę, gdzie no, niestety dach jest za krótki, tak? No, ale już jak było postawione, jest trudno cokolwiek tutaj zmienić. Tak samo identycznie budynki. Budynki ustały, w związku z tym no, też tutaj nie można było już nic za bardzo w tej kwestii zrobić. No, zostały zrobione takie rzeczy typu, że możliwość spuszczenia wody z rurek, tak? Czyli rury zostały poprowadzone wewnątrz po glazurze, żeby po prostu w razie rozmrożenia był dobry dostęp do nich. No to jeszcze mówię, tam kilka takich przeróbek tam były, tak, poprawione były cały motyw, ten pomost, tak, takie drobne techniczne zabawy. Natomiast te główne, chodzi o budynki i wieże, no to już nie było możliwości zmiany. Oczywiście drzewa, zastanawiałem się, czy je wyciąć, te drzewa, uważaliśmy, że parze nie trochę drzew zostanie, więc zostały one obcięte, tak, tak, żeby, bo ta wieża, te drzewa zasłaniały widok z tej wieży, no więc też trzeba było zrobić tak, żeby no, ta panorama Parku Norwegańskiego, rzeki i tego miejsca, żeby z tej wieży się rozpościerała. I to zrobiliśmy bardzo możliwe. No, więcej to tak jak tutaj wystąpiliśmy, no niestety trzeba będzie podjąć jakieś działania do poprawy, rozbudowy, przystosowania jeszcze bardziej tego miejsca w dalszym czasie. Proszę bardzo, pan radny Pułkośnik. Jesteśmy w punkcie zmiany w budżecie. Ja chciałem zapytać pana burmistrza z planu wydatków. Punkt trzeci. Prowadzenie wydatków w kwocie 100 tysięcy na refrakcję sobie. Przebudowa drogi gminy Pewtęcznej w zakresie nawierzchni jedni przez Wielki i Góry. O jaką to dokładnie chodzi? Jest taka nazwa, ponieważ jest element pasa drogowego. Jest to budowa chodników na część Burlika. Na całości chcemy naszej spółce gminy zlecić wybudowanie miejsc parkingowych na całej, wzdłuż całej tej działki po prawej stronie. Także jest to miejsce parkingowe. Czy nie jest to tak, jak względu na zgłoszenie, ponieważ jest to wypadek. Tak, proszę bardzo. Pan radny Pokośnik. Jeszcze dalej, proszę Państwa, na poprzedniej sesji Klub Radny Prawa i Sprawiedliwość wnioskował o przesunięcie środków z zakupu samochodu na potrzeby MOWS-u i przesunięcie części środków na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 Łapachos. Widzimy, że nie ma śladu po tym naszym wniosku, który był zgłoszony na poprzedniej sesji. Jest w tej chwili w zmianach w budżecie wniosek o zakup samochodu dla jednostki, dla MOWS-ów w kwocie 55 tysięcy. W związku z tym, jako szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam ponownie wniosek o przesunięcie środków, zabezpieczenie środków na zakup samochodu dla MOWS-ów w kwocie 25 tysięcy, natomiast po 15 tysięcy przesunięcie środków na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Proszę bardzo, pan Mariusz Kowszewski. Ja chciałbym się odnieść do tego. Ja może zdecyduję w tej chwili, bo mamy wniosek naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tej chwili Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej korzystam. Posiada dwa samochody. Jeden jest to 20-letni Matiz, który jest po wypadkowym stanie tragicznym. Moim zdaniem jest w grudniu już przegląd tego samochodu. Nie jestem oczywiście diagnostą, ale moim zdaniem nie powinien i wygląda na to, że nie przejdzie badań technicznych. Trzeba pamiętać, że MOPS realizuje działania na terenie wszystkich naszych sołectw, czyli 26 miejsc, miejscowości, gdzie pracownicy jeżdżą i naprawdę jest to bardzo ważna pomoc, część pomocy i część działalności naszego środka. Drugi samochód Skoda Octavia, który praktycznie jest nieużytkowany. Pewnie jeszcze może gdzieś w innej jednostce ktoś by go użytkował, jakby tam ktoś miał na wyposażeniu mechanika. 340 tysięcy w przebiegu, gdzie oba te samochody w ciągu ostatnich 3 lat pochłonęły 18 tysięcy kosztów napraw. Tutaj na prośbę panie dyrektor, my wtedy wystąpiliśmy o to. Ja uważam, że naprawdę zasadnym jest zakup nowego samochodu. Mówimy o najprostszym, najtańszym samochodzie, jaki jest, ale żeby to był pewny samochód, żeby ci pracownicy bezpiecznie mogli dojechać i dotrzeć z pomocą tak naprawdę, bo takie zadania realizuje nasz MOPS.
Nie wiem, kto odpowie za, powiem, za zakup używanych samochodów, bo wiadomo, jaki to jest bardzo trudny zakup. Tutaj panie czy pracownicy miejskiego ośrodka zgłosili mi ponownie, że one nie chcą brać na siebie i nie dziwię się wcale odpowiedzialności zakupywania samochodów, czy powypadkowych, czy uszkodzonych, na których potem trzeba ponosić koszty utrzymania. Więc przypomnę, że Matiz 20 lat temu też był kupiony nowy i 20 lat temu naszą gminę stać było, żeby no, żeby pracownicy nasi bezpiecznie poruszali się, bo moim zdaniem to jest też bezpieczeństwo pracowników i świadczenie tej pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o drugą część, jak najbardziej była Państwa taka wtedy sugestia. Dziwi mnie trochę, bo po rozmowach żaden z dyrektorów taki do mnie wniosków tu nie złożył, wręcz mówili, że było to poza ich jakimiś tam uzgodnieniami, że oni pierwsze nie słyszeli ani nie zgłaszali się do Państwa, żeby takiej pomocy udzielić i mówimy o tej zakupie komputerów. Problem komputerów dotyczy wszystkich naszych szkół. Z tym się zgodziliśmy na ostatniej sesji. W tej chwili, ale we wszystkich prawie taka sama sytuacja. My staramy się tu ratować, jak nas stać po kolei, ale nie wiem, czemu faworyzować, a czemu źle, inaczej, gorzej traktować inne jednostki. Tu można się domyśleć, że szkoły są to wybrane z jakiegoś powodu. Sugestia ludzi jest różna, bo ktoś się zdradzi i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tutaj w ten sposób nadopatrzeć. Uważam, że wszystkim szkołom trzeba wymienić sprzęt. My rozmawialiśmy też w Urzędzie Marszałkowskim i z panem ministrem, że mają być takie programy pełne, dotyczące całej wymiany naszego sprzętu i uważam, że jak jest zasadne, wtedy będziemy je realizować. Przypomnę, że ta dwójka jest już zgłoszona do programu, mam nadzieję, że będzie. Ale podejdźmy do wszystkich jednakowo i uczciwie, żeby wszystkie szkoły wyposażone były, bo nie wiem, dlaczego dzieci czy z jedynki, czy z ósmego mają być faworyzowane, a dzieci z innych szkół niewyposażane w sprzęt. Także dziękuję. Jeśli mogę, odniosę się do pana burmistrza wypowiedzi. Uzasadnialiśmy, bo podczas spotkania między sesją miesiąc temu wybór tych szkół następująco. Proszę Państwa, na przestrzeni ostatnich kilku lat szkoła podstawowa numer 2 brała udział w cyfrowej szkole i szkoła w Płonce Kościelnej również brała udział w tym programie. Natomiast w Uchowie widzieliśmy zakup teraz jakiegoś sprzętu wyposażenia, w Łupiance Starej także był zakup sprzętu, były środki. Szkoła podstawowa numer 1 z uwagi na dwie lokalizacje właśnie została przez nas wskazana jako ta szkoła, która, tak, pan burmistrz ma rację, nie powinni wszyscy dostać, ale dlatego wskazaliśmy szkołę podstawową numer 1, bo tam są dwie lokalizacje, uważamy, że no, w pierwszej kolejności nie ma, że boli, trzeba tę szkołę wskazać, a szkoła podstawowa numer 3 w Łapach Ose właśnie na przestrzeni tych lat nie była brana pod uwagę w żadnym programie i dlatego taka nasza sugestia była. I podczas tego spotkania, i klubów, i później przewodniczących klubów, pan burmistrz powiedział, że no, trzeba poszukać rozwiązania. My ze swojej strony też powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o zakup nowego samochodu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, że dla nas jest to niezrozumiałe z jednego powodu. Autokaru dzieciom szukaliśmy używanego. Potężna praca pana burmistrza, pana dyrektora została wykonana i używany, ale bardzo dobry autokar został kupiony. Także jeżeli chodzi o urząd, mamy do dyspozycji, tak jak pan burmistrz mówił, bus, tak, który też został pozyskany bezkosztowo, o którym dbamy. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, proszę Państwa, jest kierowca zatrudniony, tak? No nie mam, że jako kierowca dba o ten samochód, o samochody i zna się. I proszę Państwa, i teraz kupować nowy samochód, kiedy możemy w tej okazji poszukać teraz używanego 3-4-letniego, naprawdę w kwocie 25 tysięcy złotych, który może służyć na lata, no z naszej strony wydaje się bardziej racjonalny. I ponieważ podczas tamtego spotkania, podczas przerw, no miała być kontynuowany ten pomysł. No dzisiaj widzimy, że no dalej widzimy wniosek, rozumiemy też go. My swojego zdania jakby nie zmieniamy, bo uważamy, że używany kilkuletni samochód naprawdę zda egzamin, zwłaszcza, że takie działania i też pan burmistrz prowadzi w obecnej kadencji, co jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast szkoły
Jeśli teraz nie ma możliwości tam zakuponowych, uważamy, że powinniśmy też po części doposażać. I taki nasz wniosek był i teraz jego po prostu powtarzamy. Bardzo proszę, pan burmistrz. Jak najbardziej. Moim zdaniem sytuacja dotycząca autobusu jest całkowicie inna niż porównywana. Jak najbardziej tutaj z panem dyrektorem wykonaliśmy tutaj pracę, żeby taki autobus pozyskać, tylko zobaczmy, o czym my mówimy. Tego typu autobus to jest rzędu pewnie 400-500 tysięcy, więc mówimy... Dwuletni to 1 160 000. Nie, no, te mniejsze to tańsze. No ale to powiedzmy oszczędzamy 400 tysięcy złotych. Jak najbardziej zasadne. Państwo pamiętacie, że na komisji z niedowierzaniem na mnie patrzyliście, gdy mówiłem, że można znaleźć taki pieniądze, bo tak okazało się, że można. Tak, tylko zobaczmy, o jakich tu pieniądzach my rozmawiamy. My nie dokładamy do tego tutaj Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej wygospodarował to nie kosztem ludzi, nie kosztem pracowników ze swoich środków i my zaoszczędzamy powiedzmy 20 tysięcy. A jeżeli się nie uda go kupić dobrego i trzeba będzie te 20 tysięcy wydać na prawo. Bo my musimy wiedzieć, o jakiej skali oszczędności my tu mówimy. Tutaj pani dyrektor ponowiła do mnie prośbę jak najbardziej, że naprawdę pracownicy jeżdżą po terenie różnych miejscach i moim zdaniem tutaj naprawdę zasadność zakupu nowego auta tutaj dla tej jednostki jest bardzo duża. Uważam, że też trzeba wyposażyć komputery. Naprawdę możemy usiąść i wyłonić w pierwszej kolejności, które te szkoły, ja zapraszam do dyskusji, które szkoły w pierwszej kolejności muszą być wyposażone. Zgadzam się, bo wszystkie szkoły, my mamy sprzęt bardzo stary. Ale uważam, że nie róbmy to kosztem jednostki i jakości tego sprzętu, którym oni mają jeździć, bo to wychodzi na to, że my zabierzemy dla innych jednostek. Moim zdaniem nigdy nie było takiej sytuacji, nie, żeby jedna jednostka drugiej zabierała jakieś środki. Tutaj po prostu pani dyrektor czy pracownicy wygospodarowali te środki, więc ja uważam, że należy im się, żeby oni bezpiecznie poruszali się tym pojazdem, bo robią kilometrów dużą, robią robotę, wiecie państwo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o pomoc społeczną. Więc tutaj oszczędność w naszym przypadku jest takie stare powiedzenie, że chciwy dwa razy traci. To może tutaj biedny być. Albo biedny dwa razy zapłaci. Więc moim zdaniem naprawdę i jesteśmy w stanie teraz na koniec roku, uważam tutaj jest panią skarbnik,